przechodzimy do wysłuchania pana Sławomira Wiśniewskiego. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Proponuję, żeby po pana relacji, bądź w momencie, w którym pan będzie uzna za stosowne, żeby ją przerwać, przejdziemy do pytań i później, jeżeli pan będzie chciał, bądź w odpowiedziach uzupełniać poszczególne fragmenty, bądź całość, jakąś wyodrębnioną część wypowiedzi kontynuować, to oczywiście będzie pan miał taką możliwość. Także gdyby pan chciał swoją wypowiedź ilustrować fragmentami czy większymi całościami filmowymi, to jest sprzęt do pana dyspozycji i proszę tylko informować tutaj naszą obsługę techniczną, że chce pan przejść do części filmowej. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie, tylko przyznam się szczerze, że no nie za bardzo wiem od czego... Proszę do mikrofonu. On jest w ogóle włączony. O, chyba działa. Przyznam się szczerze na dzień dobry, że za bardzo nie wiem od czego zacząć, bo to co mówiłem wielokrotnie opisywane było i powtarzane w mediach, wielokrotnie było to emitowane w różnych stacjach telewizyjnych. Tak więc przyznam się szczerze, no cóż to ja mogę więcej powiedzieć. To co było, to co się stało, to co widziałem, zracenowałem. Co udało mi się nagrać na zarejestrować. Panie redaktorze, jeżeli pan woli formę montażysta, nie jestem redaktorem, jestem montażystą. Jeżeli pan woli formę pytań od początku, to możemy taką formułę przyjąć bez pana wypowiedzi, tak powiem, swobodnej, do której będziemy się ustosunkowali pytaniami, tylko rozpocząć od pytań. To będzie mi wygodnie, bo w tym momencie tyle jest kwestii, tyle jest pytań. Każdy ma swoje jakieś wyobrażenie o danej sytuacji. Każdy ma jakieś zdanie na ten temat. Tak więc powiedzenie jednym zdaniem czy dwóch na ten temat, co by wszyscy chcieli wiedzieć, to niestety nie potrafię czegoś takiego zrobić. Świetnie. Zgłasza się do głosu pan przewodniczący Zieliński. Proszę bardzo, panie pośle. Jeśli można prosić, to może byłoby dobrze, gdybyśmy najpierw zobaczyli materiał filmowy, a potem łatwiej byłoby formułować pytania, ponieważ my dosyć dużo już rozmawiamy na kolejnych spotkaniach i nie tylko, także podczas dyskusji medialnych o tej jakże straszliwej sprawie i w związku z tym na pewno byłoby łatwiej, gdybyśmy zobaczyli dokument, a potem moglibyśmy zadać pytania. Jeżeli pan by się zgodził, to bym to proponował. Proszę bardzo, to zacznijmy od tego właśnie. Proszę bardzo, zaczynamy w takim razie od materiału filmowego, który wszyscy przecież chyba dawno już tyle razy oglądali, tak więc tu szczególnie pozwoliłem sobie akurat tutaj zaprezentować ten fragment tego mego materiału, ale z datą i z godziną, żeby łatwiej było się do tego odnosić. Proszę uprzejmie. O, nie wiem, czy ten... I tu, o, pozwolę sobie zrobić taką krótką przerwę, bo tu właśnie padało wiele zarzutów w stosunku do mnie, jako do montażysty, że ten materiał jest zmontowany. Tu chciałem zrobić takie sprostowanie. Otóż mianowicie nie został zmontowany, tylko wcześniej nagrywałem w innym z tego, w longplayu, przełączyłem na inny standard, żeby mieć lepszą jakość materiału. Tak samo jak niektórzy sugerowali, że trzask, który było słychać w tle, to, że ktoś do mnie strzelał, albo coś się działo, albo jakaś eksplozja, albo coś podobnego. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu może wydać się komuś to banalne i dziwne, a to po prostu strzelało płonące drzewo. Trzask normalnie płonącego drzewa. Przepraszam, jeżeli jesteśmy przy tej kwestii, czy mógłby pan przywołać w takim razie ten moment w materiale filmowym, żebyśmy się wszyscy mogli o tym płonącym drzewie, które już za chwileczkę tu akurat chciał przekonać. Proszę spojrzeć, tu akurat jest jakby widok na wprost. I za chwilę przejedziemy w prawo. I jedno z tych drzew tutaj z prawej strony, które płonęło, tak symbolicznie po prostu strzeliło w tym momencie. Ale ten dźwięk, ten moment, w którym jest ten dźwięk. No tu może być trudne, bo nie wiem, czy akurat to jest aż tak. Nie, tu akurat tego... O, taki był, obuły był takie strzał. To był właśnie niby ten dźwięk, że ktoś strzelał niby do mnie. To po prostu strzelało płonące drzewo. To jest akurat element charakterystyczny, który niektórzy dawali mi dość, wydaje mi dla mnie, dość niezręczne pytanie. Dlaczego nie wziąłeś tej czarnej skrzynki? No, przypominając, że jest to dość ciężki element, a po drugie bieganie z czymś takim i robienie zdjęć po prostu jest niewygodne. To trzeba podjąć jakąś decyzję. Albo kręcę jakiś materiał, albo zbieram na przykład szczątki na pamiątkę, albo jako dowód. Ale w tym momencie mając świadomość, że to jest rosyjskie lotnisko, no i jakaś katastrofa, mówię jakaś, to wcale nie obraża nikogo i niczego, bo ja dopiero później, będąc już zatrzymany, miałem świadomość,
jakiego zdarzenia, jakiej katastrofy jestem świadkiem. Przepraszam bardzo, jeżeli mogę się zapytać. Te cyfry, które są po prawej stronie obrazu, to są cyfry... To jest data nagrania i godzina nagrania ustawiona według zegara kamery. Tam może się różnić to około pół minuty z czasem rzeczywistym. Komisja, która badała moje materiały filmowe, stwierdziła, że ten czas jest na tyle wiarygodny, że właśnie komisja pana Millera użyła to jako odniesienia do swojej prezentacji właśnie też mojego materiału zrealizowanego wcześniej kamerą, która stała i nagrywała pogodę przez okno. Jeżeli można, ta sprawa jest jedną z ważniejszych, dlatego też pozwalam sobie jeszcze na chwileczkę pytania i komentarza do tej kwestii. Ustalenie rzeczywistego czasu wydarzeń to jest jeden z większych problemów przy tej tragedii. Jak Państwo świetnie pamiętacie, przez bardzo długi czas żyliśmy w przekonaniu, że katastrofa wydarzyła się o godzinie 8:56. Utrzymywano blisko miesiąc społeczeństwo polskie, nie tylko w takim przekonaniu, w sytuacji, gdy prokuratorzy rosyjscy w obecności prokuratorów polskich już o godzinie 23 wieczorem 10 kwietnia ocenili, że katastrofa miała miejsce o godzinie 8:40. No, dzisiaj przesunięto to na 8:41, a świadectwa zgonu wydawano z godziną 8:50, 51, 55. Tutaj zdjęcie czarnych skrzynek jest o 8:50:01. To jest o tyle istotne, że oficjalny komunikat o znalezieniu czarnych skrzynek to jest godzina 16. A ja już bym miał chodzić to jest godzina 16. A ten film w telewizji rosyjskiej był emitowany już o godzinie 12:27 czasu rosyjskiego. Więc taka jest sytuacja, sekwencja. To ma niesłychanie istotne znaczenie dla zabezpieczenia i oryginalności materiałów z czarnych skrzynek, którym się po dzień dzisiejszy państwo polskie i opinia publiczna posługują w sytuacji, w której nie mamy dostępu i nie możemy zweryfikować, czy te czarne skrzynki, w jakim stanie są ich nagrania. Dziękuję bardzo. Proszę. Nawiązując do tematu już poruszonego, czyli tak zwanej czarnej skrzynki, która wbrew pozorom nie jest czarna, tylko pomarańczowa, ale to chodzi o czarne godziny. Rzecz w tym, że przecież, jak pan wspomniał, o 12 było czasu rosyjskiego, ale przecież mój materiał był mniej więcej wyemitowany w świat mniej więcej pół godziny, czyli mniej więcej niż godzinę po moim zatrzymaniu, bo akurat dzięki życzliwości osób trzecich, jak już udało mi się stamtąd wydostać, to przecież emitując przez wóz na satelitarny poszło to w świat o wiele wcześniej, czyli nie tylko rosyjskie służby już miałyby jaką, przecież skąd wzięli ci ludzie ten materiał, bądź nie uszukujmy się, po prostu go ukradli i uznają, że to jest ich, bo podpisuje Russia Today na przykład, czy Russia 24 twierdzi, że to jest ich materiał, przez nich zrealizowany. To tak na marginesie. Pan nie przekazywał żadnej konkretnej firmie, stacji tego materiału na własność, znaczy, jedyna tak? Konkretna firma, której przekazałem, to jest moja firma, dla której pracuję, czyli Telewizja Polska Wiadomości, przy okazji Info i tak dalej, bo takie jest poczucie mojego obowiązku zawodowego, że jeśli mam materiał, no to przecież nie sprzedam go, jak miałem propozycję Russia Today za $30,000, tylko po prostu oddaję swojej firmie, dla której pracuję i dla której bądź co bądź wcale się tego nie wstydzę. To nie powiem, że zrobiłem z myślą o konkretnej firmie, ale jest to potrzeba. No, podejrzewam, że każdy z nas by to zrobił. Przybliżyć, o której mniej więcej godzinie Telewizja Polska otrzymała ten film. To ze względu na dalszy bieg wydarzeń naprawdę jest istotne. To troszeczkę jest za trudne pytanie, bo w tej chwili nie pamiętam, bo będąc jednak, nie oszukujmy się, jednak i w pewnym stresie i no, trochę jednak już szoku. I która to była godzina, nie powiem, bo nie mam takiej wiedzy. Musiałbym poprosić kogoś, żeby sprawdził tak zwanego szpiega, czyli podglądu tego, który materiał przyszedł do firmy, czyli na Plac Powstańców. Tak więc trudno mi powiedzieć, czy to była godzina 8:50 czy 9:20. Nie chcę takich godzin podawać, po prostu nie wiem. Ja wiem, ale problem polega na tym. 12:27 czasu rosyjskiego. Prawda? To jest godzina 10:27 czasu polskiego. Bo podejrzewam, że sporo wcześniej. O 12:27 ten film jest emitowany w ogólnorosyjskim dzienniku telewizyjnym. Podejrzewam, że spokojnie godzinę wcześniej powinno być w Polsce. Rozumiem. Nawet bardzo. Zakładając, że byłem zatrzymany około godziny, to jest godzina 9:00. A wydaje mi się, że to było krócej niż godzina. Tak więc mówię, nie chcę podawać godziny, nie chcę podawać informacji takiej, bo po prostu nie mam takiej wiedzy. Nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd.
To akurat coś za cicho. Skrzynka samolotu, który się rozwalił. I widać właśnie tutaj na tym obrazie, że przede wszystkim wiele osób mnie pytało, dlaczego akurat robiłem w tą stronę, a nie w tamtą stronę, dlaczego nie udałem się powiedzmy w przeciwnym, żeby na przykład widząc, że tam są ludzie, czy strażacy, czy jakieś inne służby, po prostu powód był banalny. Po prawej stronie było takie błoto, że nie dało się przejść, tym bardziej, że tam są mokradła. Po prostu zwyczajnego miałem do wyboru, albo zrobić zdjęcia tej części, nie mając możliwości, mam świadomość, że nie dojdę tam, gdzie jestem, powiedzmy, sedno. I właśnie starałem się wybrać taką drogę, która po prostu normalnie po ludzku dała się przejść. I też nie mogłem pójść w prawo, bo tam byli już, w międzyczasie pojawili się strażacy, którzy po prostu leli wodą czy czymś tam, jakimś środkiem gaśniczym. A kąpiel w takiej temperaturze nie jest taka zbyt miła. I też jest pytanie, jaka była pogoda, jaka była widoczność. Dlaczego też było pytanie, prawie się nic nie pali. To też jest dość dziwne, bo przecież samolot miał co najmniej 10 ton paliwa. Przecież przy takiej ilości tego paliwa to powinno to wszystko zdmuchnąć. Przecież wiadomo, że nawet widzimy na obrazkach czy gdzieś w rzeczywistości, jak wybucha zbiornik samochodu, zbiornik paliwa w samochodzie osobowym, no to jest słup ognia taki, że daj Boże zdrowie. A tu jak widziałem przez okno, ten słup był stosunkowo niewielki. Dlatego byłem przekonany, biegnąc z kamerą, żeby zobaczyć, co się stało, że to był jakiś samolot mały, jakiś powiedzmy wojskowy, powiedzmy jakiś szkoleniowy albo coś podobnego. Dlatego też, bo później słychać mój komentarz, taki mało wyszukany, niestety, przepraszam, wymknęło mi się, bo zobaczyłem, że to jest nasz polski samolot. To już w ogóle w tym momencie nogi mi się ugięły pode mną, no bo no nie jest nic takiego miłego zobaczyć rozbity nasz polski samolot. Jednak człowiek ma coś takiego jak poczucie właśnie. I nawet słychać po moich tych włosach stękania, że tam po prostu nie dało się normalnie iść. Widać, że to jest błoto i prawdopodobnie jeszcze dodatkowo ten teren został przeorany skrzydłem, które było pionowo w dół. Prawdopodobnie jeszcze elementami samolotu. I pomijając to, że tam jest widać mokradła, jest to bagno prawie, że i to jest jedno wielkie błoto. To też jest zastanawiające, co wielokrotnie wiele osób mnie też pytało, dlaczego tam było tak cicho. Nawet ptaki nie ćwierkały. Bo nawet widać, połamane są drzewa i praktycznie biorąc się, nic tu nie pali. Dopiero po jakimś czasie widać tam w głębi migały światełka. Nie wiem, czy to się dawało. Tu gdzieś mniej więcej. I to przyjechała straż pożarna. Dlaczego nie przyjechali tak późno, mimo tego, że byli tak blisko? Rzecz w tym, że prawdopodobnie była, później pytałem tego strażaka, bo nie myślałem, że się zdarzył wypadek na szosie. Tam jest zaraz szosa wylotowa ze Smoleńska i ta straż jechała tą szosą, a tam nie da się po prostu zjechać, bo dość wysoki jest nasyp. I musieli zawrócić i pojechać od strony lotniska. Tutaj mniej więcej w lewo jest brama główna lotniska. Przepraszam, mam jedno pytanie. Jaka jest rzeczywista odległość według pana, bo pan zna tą kamerę, do tego ostatniego drzewa? Do tego? No to czy tam dalej nawet, głębiej jeszcze. Chodzi o widoczność. Czyli gdzieś tutaj mniej więcej. Pytał pan poseł Jaworski, proszę bardzo, proszę się przedstawiać, bo później będziemy mieli trudność przy robieniu stenogramu. No to można by więcej ocenić, że to jest, według moim skromnym zdaniem, to jest odległość nie więcej niż 200 metrów w linii prostej. Bo to jest odcinek, który to jest... Tak, 200 metrów to jest na pewno nie więcej niż, na pewno nie więcej niż 300. To jest na pewno, bo to jest... Tym bardziej, że patrząc, porównując po wielkości zniszczonych części samolotu. Można odnieść do tego. To nawet widać, że się już troszeczkę jest, tak nazwijmy to nieładnie, coś się dzieje. Już strażacy przyjechali na miejsce zdarzenia. Tu też widać fragmenty czegoś, powiedzmy sobie, jakiś, przepraszam za określenie, szmat czy innych śmieci. To też nie trudno jednoznacznie powiedzieć, czy to są fragmenty z rozbitego samolotu, czy no tam mówiąc delikatnie, no był jeden wielki śmietnik. Tym bardziej, że przepraszam za śmiałość, ale Rosjanie nie należą do narodu takiego bardziej, powiedzmy sobie, dbającego środowisko naturalne. Tam po prostu tych śmieci, różnych puszek i innych elementów było bardzo dużo. Też to w jakiś sposób niektórzy internauci dopatrywali się, że tu jakieś są gdzieś fragmenty ludzkie, jakieś inne elementy, które... Ten dziwny dźwięk, który w tej chwili słychać w tle, to jedzie właśnie straż pożarna. Oni mają taki właśnie charakterystyczny sygnał.
to też akurat ktoś tu sugerował, że w tych okolicach było też pytanie, dlaczego nie widziałem właśnie typowych rzeczy dla katastrofy lotniczej, typu na przykład rzeczy osobistych, rzeczy najbardziej strasznej i tragicznej, czyli ludzkich szczątków. Tu jest mało prawdopodobieństwo, żeby coś takiego było można znaleźć z racji tego, że to jest część, nazwijmy, techniczna samolotu, czyli usterzenie, silniki i tak dalej, i tak dalej. Chciałem zapytać, można? W głąb to jest... Proszę bardzo, pan poseł. Wojtkiewicz. Wojtkiewicz, tak. W głąb tych zdjęć to jest w stronę lotniska? I już mówię, to jest mniej więcej, patrząc po zdjęciu satelitarnym, jest to jakby w stronę lotniska. Dlatego też komuś powiedziałem, że w jakimś wywiadzie czy w rozmowie, że jest szczęście w nieszczęściu, że ten samolot rozbił się akurat w tym miejscu. To nie to, żebym miał jakieś ironizowanie w stosunku do tego, tylko lecąc, jeśli by ten samolot skręcił troszeczkę w lewo, rozbiłby się na stacji benzynowej. Tam jest stacja obsługi samochodów i stacja benzynowa. No to tragedia byłaby zdecydowanie jeszcze większa. Jeśli poleciałby kawałek dalej do przodu, to wpadłby na te samoloty, które stały zaparkowane tam zamiast lotnisko wojskowe. Nie wiem, czy te samoloty były sprawne, czy niesprawne, puste, czy zatankowane, ale tam stały delegacje wszystkie, które czekały na przyloty całej delegacji polskiej. Jeśli on by tam spadł, no to wtedy, przepraszam, byłaby, no, mówiąc krótko, rzeź. Bo tam było, nie wiem, z 200, może co najmniej 5 autokarów, a w autokarze między mieści się 50-60 osób. Czyli byłaby po prostu wręcz masakra. Czyli dobrze, że akurat sam spadł, przepraszam za taką dygresję, ale to trudno powiedzieć, co by było gdyby. Mam wrażenie, że te autokary były puste, ale to... Nie, autokary były pełne. Tak? Tam po prostu przyjechały delegacje, które... No, co najmniej w 3 autokarach byli ludzie. Można? Dobrze. Proszę bardzo. Przepraszam, najpierw pani poseł Sikora, potem pani Szczypińska. Chciałam zapytać pana, przepraszam, czy mogę abstrahować od tego filmu, kiedy pan dokładnie przyjechał do tego Smoleńska i kto wydał panu akredytację? To znaczy, rozumiem, że przyjechał pan wysłany ze swojej firmy na delegację, tylko dokąd zwróciła się Telewizja Polska po akredytację? Czy to było do Urzędu Premiera, czy Urzędu do Spraw Kombatantów? Kto wydawał tę akredytację dziennikarzom? Pani wybaczy, ale ja się nie znam na tych sprawach. Pan tego nie wie, dobrze. Nie, ja po prostu dostałem w sensie polecenie służbowe, czy polecenie. No, spytano mnie, czy pojadę. No, a wiadomo, że i tak... Ja zaraz panu powiem, dlaczego ja pytam. Dlatego, że według słów świadków dziennikarze nie byli obecni na... Jakby nie czekali na przylot samolotu, a przynajmniej fotoreporterzy nie czekali na przylot samolotu prezydenta. Nie było ekipy. Oni ponoć czekali w Katyniu. Nikogo tam, jakby dziennikarzy tam nie było, fotoreporterów. Było szczęście, że pan był na miejscu. Także jest pan dla nas, za takie szczęście. Jest pan dla nas, a myślę, że dla sprawy bardzo cennym świadkiem. Proszę mi powiedzieć zatem, przyjechał pan, rozumiem, tam dzień wcześniej. No sporo wcześniej przyjechałem, bo przyjechała cała ekipa z polskiej telewizji. Przyjechaliśmy w pierwszy dzień świąt, Wielkanocy. Bo przecież obsługiwaliśmy też wizytę premierów. Jasne, nie, to zrozumiałem. To już wtedy byliśmy. Już jasne. Już byliśmy zakwaterowani w tym hotelu Nowej. I tak więc można powiedzieć, dlatego to też było pytanie, dlaczego akurat ustawiłem kamerę w tym kierunku? No nie, bo, nie, nawet bo, nie. Bo dwa dni wcześniej przyleciały samoloty premierskie. Jasne, ja to o tym przepraszam, zapomniałam nawet. Faktycznie. Które też miałem filmować i następne, odnosząc się do pani pytań dotyczące akredytacji. Kto wydaje takie akredytacje? Nie mam pojęcia, bo jasne. Ja jestem człowiek techniczny. Rozumiem, bo tutaj jest przerzucanie się jakby nie, odpowiedzialnością bo ja po też, mam kto, pojęcia, kto organizował wizytę, wie pan, bo to też jest dość nie ważne. Mam, bo to, rozumiem, myślałam, to, że pan ma takie nie, no bo to akurat ja... Mam swoją działkę, mam przygotować sprzęt, przygotować się technicznie i tak dalej. Wracając do pytania dziennikarzy, bo postaram się tak, bo może później zapomnimy i może się pogubimy. Byli dziennikarze przecież, którzy stali przy tym szlabanie, który tam na lotnisku był. Stąd skąd wiem, że byli. Może wcześniej ich nie było, ale w tym momencie, gdy tam je zawieziono, zostałem już zatrzymany. To widziałem przecież redaktora na przykład Batera, kolegę z TVN-u, który chciał ten materiał kupić, kilka osób chyba z portali internetowych. Tak więc dziennikarzy jako takich było co najmniej 10 osób. Na pewno ludzie mieli i mikrofony, mieli kamery, bo próbowali wbiec na to lotnisko, dowiedzieć się, o co chodzi.
Nawet dlatego wiem, że byli dziennikarze, bo funkcjonariusz FSB, który w pewnym sensie opiekował się moją torbą i mną, i po prostu nie pozwalał mi się komunikować z nimi i wymieniać jakichkolwiek informacji. Powiedzieli, zresztą akurat była też taka rozmowa, powiedzieli, jak rozrabiałeś, to cierp. Rozumiem. Dobrze, ja jeszcze powrócę, ale to później. Dziękuję bardzo. Ja mam taką prośbę, żebyśmy w trakcie, gdy pan relacjonuje w oparciu o film wydarzenia, nie podejmowali tematów, które zupełnie od tego odbiegają. Do nich będzie można wrócić po tej części analitycznej w oparciu o film. Dobrze? Żeby panu nie utrudniać relacjonowanie. Proszę bardzo, pani poseł Szczypińska. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam do pana takie pytanie, bo tutaj oglądając ten film widzimy, że widoczność jest całkiem niezła. I tej mgły, o której była mowa przy katastrofie, my tutaj nie obserwujemy. No. I mam pytanie, jak pan odebrał, przedzierając się przez te bagna czy mokradła, czy wówczas miał pan problemy z zobaczeniem, czy widział pan tą mgłę, czy ona wtedy była? Bo to jest godzina 8:50, więc moment zaraz po katastrofie. Proszę uprzejmie. I nie wiem, czy akurat pani miała przyjemność oglądanie relacji z konferencji pana Millera. Tam akurat też był mój materiał, który pokazywał, jak gęsta była mgła. Jeśli z odległości mniej więcej 300 metrów, no powiedzmy 400, no nie będziemy się tu targować, bo to nie o to chodzi. Widać tylko zarys samolotu wielkości U-76, a jest to naprawdę duży samolot. Czyli mgła momentami według fachowców wojskowych dochodziła do gęstości, widoczność spadała nawet do 70 metrów. Czyli na dobrą sprawę nawet to musiałam albo jedno, albo drugie, bo w tym momencie pozwoli... Tak, tylko pan relacjonuje wydarzenia godzinę wcześniejsze. I pozwolę sobie zamknąć akurat ten fragment. Jeśli pytamy o coś takiego, kogoś interesuje mgła, to zobaczmy, proszę miłego państwa, coś, co się dzieje, to co było następnego dnia. To jest widoczność następnego dnia, jak jest ładna, słoneczna pogoda. Jeśli w takiej odległości, to jest mniej więcej porównywalna odległość, to pomijając jakieś tam szczegóły techniczne. Jeśli mniej więcej tu, na tej wysokości, przelatywał ił, wielka, ciężka maszyna i nie było widać, no to pani wybaczy, tu jest odległość jakieś powiedzmy 150 metrów, w linii prostej do 300 metrów. Czyli jest to mało prawdopodobne, żeby ta mgła powstała tak, powiedzmy sobie, jak niektórzy sugerują, już i jest. Ta mgła była co najmniej od godziny 6 rano. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo mam to zakład nagrane na innym fragmencie. Nie można, to rzeczywiście jest niesłychanie istotne. Pan mówi o 6 rano czasu moskiewskiego, prawda? Znaczy rosyjskiego, tak? Warszawskiego. Warszawskiego? Raczej tak. Raczej warszawskiego. Się odnoszę od warszawskiego czasu. Rzecz jest o tyle istotna, że przecież mamy stenogramy z rozmów na wieży, w których mgła... relacjonują kontrolerzy lotu, że mgła jest dla nich zaskoczeniem, że ona się pojawia nagle, jest zaskoczeniem w stosunku do prognoz meteorologicznych. Dlatego pana obserwacja, że ona była stale tak różna od relacji kontrolerów lotu, jest dla nas szczególnie istotna. Proszę bardzo, to akurat jest fragment godzina 7:19 czasu warszawskiego. Już widać, porównując tam poprzednie ten fragment z ładnej widoczności przejrzystości powietrza, tu jest 7:19, widać, że jest po prostu, warunki są, jeśli chodzi o sprawy lotnicze, po prostu wręcz tragiczna. I obawiam się, że jako kierowca by nawet w takiej mgle, nie wiem, czy bym pojechał. Jak oni startowali? 7:19 mniej więcej jak startowali? I tak więc sporo wcześniej ta mgła na pewno była, bo przecież wcześniej nie dało się filmować z banalnego powodu, bo po prostu było ciemno. Ale nawet porównując potem, że jest o godzinie 7, czy nawet jeszcze wcześniej, ta mgła cały czas jest. I nie ma zamiaru wcale się akurat zmniejszać. Wręcz przeciwnie, tak, bo udało się szybciej puścić. Widać, że ta mgła idzie cały czas od strony, od której powinien nadlecieć samolot. I tak więc sugestie, że ta mgła powstała sobie, że powiedzmy ktoś ją sztucznie stworzył, według mnie i według opinii fachowców, czyli wojskowych, jest mało prawdopodobne.
Tym bardziej, że wczoraj była ładna, słoneczna pogoda, a że się tam, tamtym rejonie jest mokro. Po prostu było ciepło, dzisiaj jest zimno, zaczęło to parować. I to jest cała niestety przykra, ale może komuś się wydać banalna prawda. Tutaj tym bardziej, że tu akurat korzystając już z wiedzy wojskowych, nie mojej, i po prostu sztuczna mgła ma swój specyficzny zapach. A prawdziwa mgła, taka typowa mgła... Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest możliwa sztuczna mgła. To jest dla mnie zupełna nowość. Nie, no, zrobienie sztucznej mgły, czy tak zwane zasłony dymnej przy obecnych środkach technicznych nie jest to rzeczą żadną trudną, bo stawia się kilka odpowiednich urządzeń. Ja się kieruję relacjami, które ciągle słyszymy, że w ogóle czegoś takiego zjawiska nie ma. Tylko dlatego pozwoliłem sobie tu powiedzieć, że nie ma sztucznej mgły, więc... Jeśli komisja Millera stwierdziła, że była widoczność poniżej, a podejrzewam, że w komisji pracują ludzie, którzy na tym się znają. Jeśli oni z pełną odpowiedzialnością publicznie mówią, że była mgła, widoczność była nielotna, pogoda była tak zwana nielotna i warunki były wręcz beznadziejne, jeśli chodzi do latania, a tym bardziej do lądowania. Jeśli samolot, prędkość lądowania ma około 200-300 km na godzinę, no to widoczność realna spada do nawet nie poniżej minimum tak zwanego, nazwijmy, technicznego. Tak więc w tym momencie akurat chciałbym, mówię, ze mojego skromnego doświadczenia podkreślić, że jest to po prostu nieprawdą, że tej mgły nie było. Bo to jest oczywiste. Nawet upierając się, że chcąc stworzyć takie warunki nielotne na takim dużym obszarze, otwartym obszarze, jest po prostu chyba niewykonalne. W pełni się z tym zgadzamy, gdyby pan mógł wrócić do relacji materiału. Na którym ta mgła jest mniejsza, bo jest zaraz po katastrofie. Czyli wróćmy do miejsca katastrofy. To już. Proszę bardzo, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, zaintrygowała mnie kwestia czasu na nagraniach. Nie wiem, czy to była kwestia pomyłki pana montażysty, czy ja źle zrozumiałem. Ponieważ przy pierwszym filmie, kiedy mówimy o godzinie 8.50, na co pan przewodniczący zwraca uwagę, myślę, że to jest niezwykle ważne, mówimy, że jest to 8.50 czasu moskiewskiego. Nie, warszawskiego. Warszawskiego. Warszawskiego, to nieporozumienie, panie pośle. Rozumiem, czyli to już była godzina 10.50, czyli to już było dwie godziny po katastrofie, rozumiem. Dziękuję bardzo. Druga sprawa to jest kwestia tego, co powiedział pan kilkanaście, może kilkadziesiąt minut temu na temat oficera FSB, który pilnował pana torby, a mówię to w kontekście oficerów FSB, którzy bardzo usilnie pilnowali grupy 60 posłów i senatorów, gdzie nie pozwalano nam zjechać z drogi o 150 czy 200 metrów na stację Gniezdowo i dopiero po licznych perturbacjach, nie ma teraz czasu na opowiadanie całej tej historii, mogliśmy tam pojechać. I trzecia sprawa, ostatnia, o którą chciałem pana zapytać, czy pan cokolwiek wiadomo, ponieważ my wracając tymże pociągiem, rozmawialiśmy z dziennikarzami różnymi i dochodziły do nas informacje, że służby rosyjskie odbierały aparaty fotograficzne czy też inne urządzenia do nagrywania i stamtąd wydłubywano, przepraszam za kolokwializm, karty pamięci, odbierano te materiały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie pośle, zgodnie z tym, co ustaliliśmy 15 minut temu, jeżeli można, wszystkie pytania wykraczające poza bezpośrednie uszczegółowienie kwestii pokazywanych podczas filmu, o które też proszę bardzo, bardzo oszczędnie, zadamy później, dobrze? Bo inaczej nie obejrzymy tego materiału. Dlatego proszę, moja wina w takim razie, że otworzyłem taką możliwość, proszę o wyjątkowe pytania wtedy, kiedy coś jest niezrozumiałego, kiedy dopytanie tego, co widzimy, jest absolutnie konieczne, a wszystkie pozostałe pytania po projekcji. Czy pan poseł Kozak w tej formule, o której rozmawialiśmy? To bardzo proszę, ale tylko w tej bardzo tak, proszę. Tak, ja mam tylko jedno krótkie pytanie, żeby pan nam powiedział, jak pan się znalazł właśnie w tym lasku, jaki był sygnał i jak pan dobiegł do tego, ile to czasu panu zajęło. Przepraszam najmocniej, to wrócimy do tego po w takim razie projekcji. Naprawdę. Powtarzam, pytania tylko wyłącznie do obrazu, który oglądamy i szczegółów związanych z tym obrazem. Chodzi o te kilkanaście minut wcześniej. Dlaczego? Będziemy mogli to przywrócić. Będziemy mogli przywrócić i wyjaśnienie w związku z poprzednim pytaniem. 8.50
10:50 na tutejszym zegarze, to jest 10:50 czasu smoleńskiego, czyli 9 minut po czasie, obecnie ustalonym czasie katastrofy. Bardzo proszę. I też właśnie nawiązując do tematu widoczności, tu akurat jest o tyle łatwiej dojrzeć te szczegóły, choćby z tego względu, że prawdopodobnie, że eksplozja trochę rozdmuchała tą mgłę. Tym bardziej, że jak tu jest ten teren bardziej odkryty, po prostu był lekki wiatr i prawdopodobnie tą mgłę została tam, została po prostu przede wszystkim przez pęd rozbijającego się samolotu została zdmuchnięta. I druga sprawa, po prostu tam się zrobiło ciepło. Ta mgła po prostu miała okazję wyparować. To akurat wiem od fachowców lotników. Tak samo. Czyli ta mgła była taka, że po prostu mogła wyparować i nie należy się... Po prostu zdmuchnęło. Po prostu najzwyczajniej zdmuchnęło. Dobrze, proszę bardzo. I tutaj akurat też widać, że jest duża ilość połamanych drzew i właśnie fragmentów ustorzenia. I tu akurat można się akurat tutaj... Od tej strony przyleciał samolot i widać, że tam kawałek dalej zaraz powinna być ruchliwa droga. I lekko w prawo patrząc w tą stronę powinien być widoczny nasz hotel, to znaczy nasz hotel, w którym mieszkaliśmy. Czyli mówię, widoczność nawet w tym momencie, z tego poziomu, po takim zdarzeniu jest mówię, nie większa niż 300 metrów. Nawet można śmiało powiedzieć nawet do 400 metrów. Ale jak do takiego samolotu niestety widoczność 400 metrów, no to niestety nie jest to rzecz, którą akurat piloci to lubią, ale trudno. To polski samolot przecież. No to akurat te dźwięki są takie mało, takie ciekawe, to można je wyciszyć. Nie, przepraszam, gdyby pan mógł nie wyciszać A nie, proszę, nie, proszę dźwięków, bardzo. Które zostały nagrane, bo to... No rozumiem, rozumiem, nie, bo to akurat... ...który chcielibyśmy móc oglądać w formie takiej, w jakiej... To nawet nagrał. Po tych dźwiękach słychać, że tam po prostu nie dało się normalnie iść, mimo tego, że byłem troszeczkę zmęczony. I... Jakie są, takie są, takie ale są, zostały nagrane. Ale są prawdziwe. To właśnie słychać straż pożarną, która właśnie dojeżdża, druga ten. Ja pierdolę, to nas. Przepraszam. No to jest ulubione zdjęcie, które wykorzystuje TVN24. I tu widać, już stoi jedna straż pożarna, to już kilku strażaków sobie po prostu biega z wężami i dopiero teraz biorą się za akcję gaśniczą. A ja mniej więcej byłem, jak to było to pytanie, od 5 do 6 minut po zdarzeniu. No bo zanim się ubrałem, zanim się ogarnąłem, zanim trochę oprzytomniałem, żeby wiedzieć, co mam ze sobą zrobić, pobiec czy nie pobiec, bo to jednak jest rosyjskie lotnisko z kamerą, no to trochę na wariackich papierach, no to... Trzeba się było zastanowić nad tym, czy to... I tutaj akurat w lewo, tutaj jest ta część, gdzie jest zaraz lotnisko, ta część techniczna lotniska Siwierni. I od tej strony przyszła ta część, jak to nazywam, nagonki, czyli tych, co mi później zatrzymali i w grupie tej, co był polski dyplomata. A tu jest akurat fragment samolotu, o który się potknąłem i chciałem go po prostu odłożyć. Ten drugi taki dźwięk w tle, taki bardziej wyjący, nie ryczący, to jest karetka pogotowia. Czyli też jest to nieprawdą, z tego co ja widziałem oczywiście, że karetki przyjeżdżały i wyjeżdżały bez sygnału. Owszem, później wyjeżdżały tylko na tak zwanym kogucie, mieć zapalone światła te swoje, ale że po prostu tam nie było sensu, może sensu źle powiedziane, po prostu nie było takiej potrzeby. Stąd też mnie to później zastanawiało, dlaczego te karetki jadą, a nie gonią w pewnym sensie, bo wiadomo, jak jest wypadek, jak jest tragedia, no to wiadomo, karetka czy inne służby techniczne jadą jak najszybciej. A widać, że Rosjanom, można powiedzieć, nie za bardzo się śpieszyło, no bo chyba mieli świadomość tego, że nie było chyba już do czego. Może to nie to,
gdybym ironizował, ale po prostu taka jest brutalna rzeczywistość, że mieli świadomość tego, że ci, co byli w tym samolocie, nie mieli szans przeżycia. Przepraszam najmocniej, gdyby pan mógł to powtórzyć. Rozumiem, że w pana opinii jadący ratować znaczy, nie, jak tak już doświadczonymi ludźmi, że mieli świadomość, że już nie są w stanie uratować ludzi. Czy tak rozumiem pana opinię, którą pan to jest wyrobił? Moja sugestia, moje odczucie. Rozumiem. Że akurat jak byłem tam już na miejscu po tym jak zatrzymaniu, że widziałem te karetki i po prostu sobie jechały, no bo jechały. Czyli już pewnie była informacja, oni, Rosjanie, mieli taką wiedzę, że coś się na pewno stało potwornego. Oni przede wszystkim byli o tej lepszej sytuacji, można to powiedzieć, że wiedzieli, jaki to samolot się rozbił. Ja wiedziałem, że to był tylko polski samolot. I dopiero później, jak byłem zatrzymany, dopiero dowiedziałem się od kogoś. Czyli pana obserwacja tych wydarzeń była taka, iż pan sądził, że oni tak straszliwie już się nie spieszyli, że już mieli świadomość, co zastaną. I tak? To, też w pewnym sensie dopóki nie dowiedziałem się, dostając SMS-a od kogoś znajomego z Polski, że rozbił się prezydencki samolot, że Rosjanie dlatego się specjalnie nie kwapili, bo ja odnosiłem wrażenie, że to jest owszem polski nasz samolot, jak już później poznałem po znakach rozpoznawczych, że to jest, że przyleciała sama załoga. Bo ten samolot, który niby wcześniej lądował, to właśnie był samolot prezydencki. Oni sobie gdzieś polecieli, bo było słychać, że odlatują i wrócili na przykład, powiedzmy sobie, polecieli w jakiejś sprawie technicznej i wrócili. Wróciła tylko załoga na lotnisko, stąd nie za specjalnie na początku mi nie zdziwiło, że nie ma właśnie ciał w dużej ilości. No bo jak duży samolot, no to wiadomo, ileś tam osób na pewno było, musiało być, ale nawet zakładając, że ofiary były zupełnie gdzieś indziej, to powinny być typowe rzeczy typu fotele, rzeczy osobiste, walizki, jakieś elementy techniczne samolotu. Znaczy biorę to jako odniesienie do tego, co miałem być też świadkiem, po fakcie byłem w Lesie Kabackim, jak się rozbił nasz polski samolot, to tam widziałem mnóstwo rzeczy, które były zdecydowanie straszniejsze niż tutaj. I tam właśnie ten dźwięk wyjący to są właśnie karetki, które przyjechały na miejsce. Bo tutaj akurat one nie miały zbyt dużych szans podjechania, bo tu nie ma drogi bitej. To jest jakaś droga gruntowa, po której trudno było przejechać. Nawet ten UAZ, który mnie stamtąd zabrał, i miał problemy, żeby tam przejechać. Tutaj słychać, już robi się, jak to się mówi, sytuacja niezręczna. Jest pytanie w tle, kto z nim majet. I już się ktoś interesuje, że ktoś niepowołany się kręci na miejscu katastrofy. Też tempo pracy tych strażaków potwierdzało mi w przekonaniu, że to jest samolot niestety pusty, żeby nie było tam dużej ilości osób. No bo jeśli właśnie oglądając trochę materiałów filmowych, montując przez ileś tam lat, to mniej więcej człowiek mniej więcej pamięta, jak wyglądają akcje na tym, że wszyscy biegają, jest ta nerwowość, poszukiwanie, próba pomocy ofiarom. A to widać, oni tak się kręcą, jakby się kręcili, jakby to po prostu sobie coś tam nie tak wielkiego i nie z taką ilością osób się rozbiło. Czy pan to porównuje do swoich doświadczeń z tego, co się działo w Kabatach? Też. No to akurat jeden ze strażaków mi grzecznie prosi, żebym sobie poszedł, bo bym nie przeszkadzał im w pracy. To moje dzieło, to moja robota, ja reporter. No, jak reporter, to proszę bardzo, mogę pracować. Yes.
Przepraszam bardzo, chciałam zapytać, czy ten płomień, który widzimy, to na resztkach samolotu, czy to trawa po prostu się pali? Proszę mnie, pani, wydaje mi się, że to jednak już paliły się fragmenty samolotu. Bo akurat trudno mi powiedzieć to jednoznacznie, bo z tej odległości to trudno określić, a do tego miejsca nie miałem możliwości dotrzeć. I ten głos Muścina to już FSB i FSO już dobiegają do mnie. To moja robota. O, no i tu akurat już nastąpił moment. Akurat widać na godzinie 8.56 to była godzina zatrzymania. Mieliśmy w sensie koniec możliwości nagrywania. Czyli to potwierdza, że o tej godzinie nie mógł się samolot niestety rozbić, no bo akurat już dawno było po fakcie. I to mnie właśnie wyprowadzają funkcjonariusze OMON-u i za chwilę będzie szarpanina z funkcjonariuszem z FSO, z Federalnej Służby Ochrony. To jest taki nasz chyba bord, jak dobrze pamiętam. On się wylegitymował, dlatego wiem, tym bardziej się przedstawił i prosił, żeby oddać kamerę. Federalna służba ochrany, kamera. Zaznajmy, to mój polski samolot. Wiernią! Kamerę oddaj. Zatem wam za kamera. Zatem. Zatem, już się. Od polskiej strony i wiernią посольство. No nie, nie. Снимай! Я его за территорию уважаю. На выходе. No też była dyskusja, że oni nie interesuje, co ja tu robię, nikt nie czuje, że jestem akredytacją, że jestem, powiedziałem, polskim dziennikarzem, no, że tam, że montażystą, możemy to zrozumieć. I tu właśnie próbowałem zostawić kamerę włączoną i w tym momencie, w międzyczasie oddając tą kasetę, którą miałem przygotowaną na wszelki wypadek, żeby ewentualnie oddać, ewentualnie na zapas. No i w ten sposób akurat tyle, co udało się zarejestrować. Czyli z tego, co rozumiem, oddał pan jakąś pustą kasetę? No niestety nie pustą, tylko z tego, bo nie mogę się doszukać, to była kaseta, która dwa dni wcześniej, na której nagrywałem przylot samolotów premierowych. A rozumiem, ale nie tę, na której... Nie. Tu akurat szczęście w nieszczęściu, że akurat to właśnie dzięki kolegom operatorom, z którymi miałem przyjemność kilka razy pracować, powiedzieli, jak masz problem, zawsze bierz jakąś kasetę tak zwanego wabia. Czy pokazuje, że kamera, tak jak było demonstracyjne, bardzo, pokazanie demonstracyjne, że chowam kamerę do torby i przy okazji wyciągając torby kasetę. Obawiam się, że to jest ostatni moment, kiedy będzie można zastosować tę metodę, więc panie przewodniczący, wyraźnie widać, że nasi polscy operatorzy są dużo lepsi niż nasze JT. Ale to jest tak zwany stary numer, który wielokrotnie się sprawdził. Proszę państwa, rozumiem, że ten to jest koniec zapisu, tak? Tego zapisu, który był na miejsca katastrofy. W takim razie zamykam, bardzo, bardzo dziękuję, zamykam tę część, przechodzimy do pytań. Jeżeli państwo pozwolą, kilka pytań takich formalnych z mojej strony. Dobrze? Po pierwsze, czy to, co widzieliśmy, było przez pana jakkolwiek, bądź przez kogoś innego, jakkolwiek montowane? Czy to jest zapis ciągły, czy to jest zapis w jakikolwiek sposób montowany? Jedyna operacja, która gdzie nie ma ciągłości, powiedzmy, zapisu, to jest na początku, gdy zmieniałem rodzaj standardu z long play na standard play. To jest jedyna. Materiał nie jest w żaden sposób montowany. Sam fakt, że dałem materiał, powiedzmy, oryginalny, z komentarzem i z tymi mało wyszukanym pojęciem, którego na ogół się zwyczajowo nie używa w kulturalnym towarzystwie, świadczy o tym, że to materiał jest oryginalny, bez żadnej manipulacji, tym bardziej mając świadomość tego, co robię, gdzie robię i dlaczego to robię, a jeszcze mając świadomość tego i odpowiedzialność, że jestem montażystą, każdy jeden, który by się o tym dowiedział, mógł mi zarzucić, przepraszam, a żeś facet, żeś na przykład to zmontował albo zmanipulował. Dlatego kamera cały czas pracuje, pokazuje wszystko, cały czas, żeby nie było sugestii, że autor, czyli w tym wypadku chodzi o mnie, jest to po prostu jakaś ściema czy jakiś element, który jest niewiarygodny. Nie mogę sobie pozwolić na po prostu pokazywanie materiału, który jest niewiarygodny lub sfałszowany z banalnego powodu, bo w tym momencie jestem osobą niewiarygodną. Proszę, ponieważ ten materiał ma
wielostronną wartość dowodową. Naprawdę począwszy od czasu przez ewidencję szczątków i kształtu katastrofy, co jest niesłychanie istotne. W związku z tym raz jeszcze zadam pytanie, ponieważ być może czegoś nie zrozumiałem. Czy ta zmiana formatu, o której pan mówi, dotycząca początku filmu, oznacza jakąkolwiek zmianę ciągłości zapisu? To jest przerwa raptem 10-15 sekund, żeby menu ustawić z jednej funkcji na drugą i to jest wszystko. Czyli krótko mówiąc, jest nieciągłość 10-15 sekund, podczas których różne rzeczy się działy, których kamera nie rejestruje, tak? Których nie jest nam pokazany obraz. No niestety, ale akurat w tym momencie, gdy akurat nastąpiła ta zmiana tej funkcji, można powiedzieć, przepraszam za śmiałość, ale nic szczególnego się nie zdarzyło. To jest osobna dyskusja. Ale generalnie rzecz biorąc. Szczególność może być różnie oceniana. Tak, ale nawet widać po przeskoku czasu na obrazie, że to po prostu trwało dość krótko. I to nie był zamiar typu na przykład nie pokazania czegoś, tak? Bo niektórzy sugerowali, że po tym strzale czy po tym trzasku ktoś strzelał do mnie, bo ja się po prostu przestraszyłem i ktoś mnie zmusił na przykład do wyłączenia tej kamery. Bo ta przerwa jest właśnie po tym dźwięku, pan relacjonuje jako trzask, a jak pan uważa, są tacy, którzy myślą, że to jest co innego. Tak, jest, no bo każdy szuka tego, co by jemu w jakiś sposób, jak ktoś czegoś nie wie, czegoś nie dosłyszy, to ma taki dziwny zwyczaj, że sobie dopowiada. Akurat mówię. Ale w każdym razie wtedy jest przerwa. Wtedy jest przerwa po prostu wynikająca tylko, powiedzmy, tylko i wyłącznie z przyczyn technicznych, żeby ten materiał był jak najlepszej jakości. Ja wiem, ponieważ jak pan wie, dysponujemy innymi materiałami, które równolegle były przez inne osoby, między innymi przez Rosjan, nagrywane. Tam jest tych dźwięków więcej po prostu. Dlatego to pytam. Tam chyba jest około 6 tych dźwięków, które pan relacjonuje jako trzaski, a różni inne osoby. Ten dźwięk, który jest u mnie nagrany, jest jako trzask, a na temat tamtych dźwięków nie wypowiadam się, bo nawet jeśli fachowcy stwierdzili, że ten materiał podlegał tylu rodzajom przeróbek, modyfikacjom, konwersji i tak dalej, oni nie mogą jednoznacznie powiedzieć, tak, to były strzały, nie, to ale nie były strzały. Ale zostawmy, co fachowcy, ale to mówią fachowcy sobie przeczytamy. Ale mówię, na temat tego, co jest u mnie, mówię z pełną odpowiedzialnością, był to trzask palącego się drzewa. To jest jasne. I teraz wróćmy do kwestii, o której pytania już padały, ale one są niesłychanie istotne. Już za moment. Mianowicie, kiedy zaczyna się relacja? Tak jak tutaj jest, 8:50, tak? I jedną chwileczkę dla przypomnienia. Dobra. Na moim zegarze w kamery jest to godzina między 8:49. 8:49. Zaczyna się właśnie zapis. Może być powiedzmy minuta wcześniej, bo akurat nie było od końca, bo mi się kaseta zagięła w tym momencie. Czyli mniej więcej na miejscu zdarzenia byłem około godziny 8:48 według czasu ustawionego w kamerze. Czy zapytać, jaka to kamera? Przepraszam bardzo. Proszę wybaczyć, ja skończę naprawdę jeszcze jedno, dwa pytania i potem państwu oddam głos. Czy gdy pan tam przybył, w pana świadomości, w tym, co pan zarejestrował jako osoba, nie oko kamery, byli tam jacyś ludzie na miejscu, czy ich nie było? Z tego, co widziałem. Mówię o pana rejestracji osobiście. Z tego, co widziałem i co udało mi się nagrać na kamerze, czy zarejestrować, i osób, które, jak zdążyłem tam przybyć, był raptem 2. Jeden strażak, który tam się już kręcił i gdzieś tam ktoś w głębi, których ja widziałem. Osób trzecich, sugerujących na przykład, którzy szli za mną i nie na widziałem. Na miejscu. Na miejscu i był jeszcze jeden później, to akurat pojawił się materiał chyba na YouTubie czy gdzieś. Jakiś Rosjanin, który szedł za mną i na jego zdjęciach widać mnie idącego z kamerą. Ale pan jest świadom obecności co najwyżej 2-3 osób z chwilą, kiedy pan przybył na miejsce, nie więcej, tak? Nie więcej niż 5, takim dużym zapasem bezpieczeństwa. Dobra, z mojej strony wszystko. Bardzo proszę, oddaję głos pani Sikorowa pierwsza, tak? To pani poseł Wróbel i później pani poseł Sikora, pan Wojtkiewicz, pan Andrzej Melek. Wspomniał pan, że został pan zatrzymany przez, cytuję, nagonkę
której towarzyszył polski dyplomata. Czy może pan coś więcej powiedzieć na temat tego człowieka? Jaką rolę pełnił? Jak wyglądał? Jeśli chodzi, dlaczego wspomniałem o tej sytuacji, bo jak już usłyszałem, że jest Polak, to wydawało mi się, że w tym momencie jest dobrze. Nie wiem, nie zastrzelą mnie, nie aresztują mnie, nie zrobią mi krzywdy. I rozmowa była dość krótka, bo jeden z tych przedstawicieli służb, nie pamiętam, czy to było, powiedzmy, z tych służb rosyjskich, ja przedstawiłem się, kto ja jestem, powiedziałem, że jestem polskim dziennikarzem, mieszkam w hotelu Nowy i tak dalej, i tak dalej. I że tu akurat mam akredytację, mieszkam w tym i oni zapytali tego polskiego dyplomatę, czy wie, kto ja jestem. On mówi, ja nie znam tego człowieka i proszę go aresztować, zabrać mu i zniszczyć sprzęt. No w tym momencie zrobiło mi się podwójnie przykro, że polski Polak, który według mnie powinien mi pomóc, ewentualnie w jakiś sposób, no zabrzmi to może dość banalnie, ale stanąć w mojej obronie. Jeśli mówię, kto ja jestem, na przykład nie padłem na pomysł, że wziąć ze sobą jakikolwiek dokument i no to no, poczułem się po prostu bardzo źle i mówiąc delikatnie mało komfortowo, bo jeśli, to rozumiem, Rosjanie chcą mi zrobić krzywdę, czy ewentualnie, wiadomo, to jest ich praca i ich obowiązek, ale jeśli do tego Polak jeszcze się dokłada, no to nie jest to rzecz sympatyczna, o której chciałbym się wspominać. Tak jak kilka razy wspominałem, jest to w zeznaniach w prokuraturze, był to człowiek mniej więcej około 1,80 m, czyli mniej więcej mojego wzrostu, średniej budowy ciała, w długim beżowym płaszczu, szpakowaty. I było zadawane mi też pytanie, czy to był pan Turowski albo tego, bo tam też takie sugestie były. Nie powiem, czy to był pan Turowski, czy jakiś inny. Musiałbym zobaczyć twarz bezpośrednio. Bo na zdjęciach, które mi pokazywano, raczej to nie był ten człowiek. Ale nie chcę powiedzieć ani tak, ani nie. Tym bardziej, że nie mogę sobie pozwolić na to, jak wspomniałem, jako mentorzysta, człowiek medialny, narzucanie jakichś, powiedzmy, słów na wiatr. Tym bardziej, gdy w grę chodzi sprawa dotycząca dyplomaty. Musiałbym mieć żelazne dowody, na przykład zdjęcie tego człowieka, czy ewentualnie czy na kamerze trzeba zrobione aparatem fotograficznym, czy nawet telefonem komórkowym, żeby powiedzieć tak, to był ten człowiek. Jakby pani miała możliwość przedstawić mi tego człowieka, postawić go przede mną, mógłbym z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że tak, to był ten lub nie, to nie był ten lub nie, przepraszam, nie pamiętam. Byłem za dużym stresie. Rozumiem, że przedstawiciele przedstawiciele FSB się przedstawili jakoś. Czy ten człowiek się przedstawiał? Pan pokrótce nakreślił, jak wyglądał. Czy może pan to doprecyzować? W jakim był wieku mniej więcej? Czy miał jakieś cechy charakterystyczne? No i czy się przedstawił? To jest pierwsza podstawowa rzecz. Tak, proszę miła pani. Oficerowie, czyli ten FSO z Federalnej Służby Ochrony, nie tyle co się przedstawił, to pokazał mi legitymację służbową. Funkcjonariusze FSB, skąd moje przypuszczenie, że to akurat było FSB, bo miał takie czapki bejsbolówki z wyhaftowanym w FSB. I ten polski dyplomata, mniej więcej był w średnim wieku, bo powiedzmy sobie na pewno po 50, krótkie szpakowate włosy, raczej szczupły na twarzy, nie taki pizaty czy jakiś ten. I nie przedstawił się. Tym bardziej dlatego mówię, że jakbym się przedstawił, to mimo tego, że mam dość kiepską pamięć do nazwisk, wydaje mi się, żebym akurat kogoś, kto, no nie powiem ładnie, chciał mi zrobić krzywdę lub sprowokował do tego, żebym ewentualnie, no bo jak słyszy się, proszę go aresztować i zniszczyć mu sprzęt, no to przepraszam bardzo, no robi się tak mało sympatycznie. Nie powiem jak, no bo w tym momencie nie wypada w tym miejscu. Nie przedstawił się, tylko powiedział, nie znam tego człowieka, proszę go stąd zabrać. Coś tam jeszcze powiedział, ale to odwrócił się w drugą stronę do kogoś tam. I nie wiem, czy powiedział to po polsku, czy po rosyjsku. Też nie powiem tego, ale na pewno rozmawiając ze mną mówił po polsku i z pełną odpowiedzialnością mówię, że mówił to Polak, bo wydaje mi się, poznałbym, że to był Rosjanie, choćby z tego, że Rosjanie mają taki charakterystyczny miękki akcent. No, mówię, no akurat uczyłem się trochę rosyjskiego i słuchałem wiele razy mowy rosyjskiej, tak więc osób i mieszkających za wschodnią granicą, mówiąc nieładnie, tak więc na pewno był to Polak. Rozumiem, że nie było żadnych naleciałości, jeśli idzie o akcent
sposób doboru słownictwa, sposób słownictwo było typowo, dlatego też się ucieszyłem, usłyszałem ładny, znaczy, może inaczej, usłyszałem polski język, że o, dobrze, to nic mi się nie stanie, nie zabiorą mi sprzętu, powiedzmy, nie wiem, nie pobiją mnie, czy po prostu nie będę miał jakichś większych problemów. No ale jak słyszę taki komentarz, typu proszę go zabrać stąd, aresztować, nic mi mu sprzęt, no to pani wybaczy, zrobiło mi się bardzo ciepło. Proszę jeszcze powiedzieć, co się stało później z tym filmem, bo jak zrozumiałam, pan utracił w pewnym momencie nad nim kontrolę. Czyli rzecz miała się tego, że jak funkcjonariusze, już nie będę pamiętał, wydawał się w szczegóły, to zabrali mi tą, wręcz wyrywali mi tą torbę ze sprzętem, bo tam jeszcze miał aparat fotograficzny, tam jakieś akcesoria, które były sobie potrzebne do pracy. Zostałem zabrany przez funkcjonariuszy OMON-u, co zresztą widać, takich charakterystycznych, takich niebieskawych uniformach, czy moro, zresztą jakbyśmy to nazwali. I zostałem odwieziony do tej bramy wejściowej, czy wjazdowej na lotnisko i tam mnie przetrzymywano w samochodzie. I później ten samochód komuś się okazało, że był potrzebny i wysiadłem z tego samochodu i stałem na dworzu i obok mnie stał taki oficer właśnie, taki jak widać kawał chłopa, który właśnie miał tą moją torbę ze sprzętem i on mnie pilnował. Ja pilnowałem jego, on pilnował mnie. No bo mówię, albo i próbowałem właśnie w jakiś sposób, nie wiem, porozmawiać z nim, dojść do porozumienia, żeby na przykład oddał mi ten sprzęt. A on powiedział, no rozrabiałeś, to cierp. No to już mi tak się... I później, po jakimś czasie, nie powiem, czy to było po 10 czy 15 minutach, w międzyczasie miałem możliwość krótkie spotkanie, rozmowy między dyrektorem Baterem, który tam był na miejscu i powiedziałem mu, jaka jest sytuacja. Była taka mało grzeczna wymiana słów. On to dość niezbyt sympatycznie skomentował. Co ty człowieku opowiadasz? Ja mówię, no człowieku, no przecież byłem, widziałem. Tam jest moja torba, tam są moje zdjęcia. Mało kto w to chciał wierzyć, bo wcale się temu nie dziwię. I po jakimś czasie przyjechał pułkownik FSB. Pamiętam właśnie, że przedstawił się, a nie pamiętam nazwiska. I zostałem potem poproszony do takiego, powiedzmy, nazwijmy to nyski, takiego samochodu, nie takiego typowo UAZ. I tam właśnie akurat chwilowo byłem zatrzymany i tam właśnie dostałem informację od kogoś z Warszawy, że rozbił się prezydencki samolot i wtedy dowiedziałem się, jaki ogrom tragedii miał możliwość czy po prostu zarejestrować. I w międzyczasie właśnie wrócił ten pułkownik z tą całą tą ekipą, która miała tą moją torbę. Pokaż człowiek, kto tam coś tam nagrał. Nie wiem, czy to był przypadek. Włączyłem kamerę, przewinąłem kasetę do przodu, do pustego miejsca i pokazałem, że nic nie ma. On mi tak nic nie nagrał. No to człowieka trzeba go puścić. No to jak nie ma nic nagranego, nic do niego nie mamy, no to idź człowieka do hotelu. No i zawieźli mnie do hotelu i to tak. I w międzyczasie też była informacja, oni prawdopodobnie sprawdzili, bo pytali się, gdzie ja mieszkam, w którym pokoju. No i właśnie przyszedł taki jeden właśnie z funkcjonariuszy, ale niższego stopnia, tego pułkownika, powiedział, że zgadza się, taki Wiśniewski mieszka w hotelu Nowy, w pokoju 201. No mówię, dobra, to jak możesz iść, no to sobie pójdę. Tylko, że akurat było to tyle sympatyczne, że powiedzieli, taki brudny pójdziesz, no byłem cały ubłocony. Zawieźli mnie po prostu pod hotel. W międzyczasie już przyjechał nasz polski wóz satelitarny. To w międzyczasie zdążyłem się tylko trochę ogarnąć, doprowadzić do użytku i chwilę później materiał poszedł z wozu satelitarnego w świat. A w jaki sposób ten film trafił do innych telewizji? Bo pan o tym także wspominał. Czy pan śledził, co się z nim później działo? Bo rozumiem, że właścicielem była Telewizja Polska. Jakim sposobem ten film trafił do innych mediów? Z tego, co mi wiadomo i znam jako tako proces, powiedzmy sobie, technologiczny przesyłania sygnału, prawdopodobnie na zasadzie takiej, że i na jednej z rozmów była taka informacja, że było coś tak nazwanego otwartego kanału, że wszystko, co szło z polskiego wozu satelitarnego, każdy mógł sobie brać bez pytania, bo była taka umowa między telewizjami na zasadzie, kto co ma, to daje. I prawdopodobnie w ten sam sposób, ewentualnie być może, mówię, przypuszczam, bo będąc w Smoleńsku nie miałem możliwości kontrolowania czy w jakiś sposób śledzenia, gdzie i kiedy ten materiał trafił. Prawdopodobnie trafiło to przede wszystkim na pewno do Warszawy, do Plac Powstańców, tam gdzie pracuję.
I jest duże prawdopodobieństwo na przykład, że ten materiał został później wysłany na zasadzie wymiany na przykład na Eurowizję, czy do EPTN-a, czy do Reutersa, czy do wszystkich agencji. No i agencje, czy Reuters, czy inne, przypuszczalnie, nie mówię, że na pewno ta agencja, czy na pewno ta, czy inna. Na przykład przede wszystkim podejrzewam, że jak trafiło to do Genewy, do Centrum Eurowizji, poszło to w świat, a z jednego punktu w drugi, tak więc się to rozeszło. Jak... Dziękuję. Świeże bułeczki, mówiąc nieładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pan poseł. Tak? Aha, pani poseł ja Sikora. Dobrze, ale pan... To... Bardzo krótko. Ja mam taką prośbę do państwa. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta materia jest olbrzymia. Świadek jest niesłychanie kompetentny, interesujący i ma bardzo wiele ważnych informacji istotnych, zwłaszcza w relacjach do dotychczas opublikowanych, także oficjalnych stwierdzeń, gdzie są bardzo duże różnice, ale starajmy się zamykać, nie wiem, w 5 minutach, dobrze? Bardzo proszę. To będzie bardzo krótko. Jaką kamerą pan to kręcił? Tylko to. Przepraszam, nie za bardzo rozumiem pytanie. Jaką kamerą? Czy to chodzi ci... Nie, to, że kamerą, tylko tak, czy chodzi panu podać firmę? A to... Nie. Czy tylko chodzi, czy... jaka wielkość to była, amatorska, czy taka jak tutaj? Nie. To już mówię. To była moja prywatna kamera, mówiąc fachowo, formatu mini DV. Firmy nie powiem jakiej, bo chyba nie wypada, ale powiem, to Sony. Mała podręczna kamera wielkości mojej dłoni. To jest kamera typu takiego właśnie mini DV, na kasety mini DV. Nie z żadnym twardym dyskiem, bo na przykład niektórzy sugerowali, że Rosjanie to są idioci, że dali się zapaść na ten prosty numer z kasetą. Dlatego właśnie była kaseta i dlatego właśnie była obawa o to, żeby nie iść w tamtą stronę, żeby jak się zaleje kasetę, zaleje się kamerę, no to niestety nic się z tym nie da zrobić w tym momencie. Typowa amatorska kamera, bo przede wszystkim z taką dużą kamerą, czy jakąkolwiek, którą widzimy, no nie dałoby się tak w miarę szybko biec, to jest raz. Po drugie, na pewno, albo może nawet więcej, jest duże prawdopodobieństwo, że każdy jeden, który tam był, czy to był strażak, czy ktoś, zobaczyłby dużą, profesjonalną kamerę, to podejrzewam, że jeszcze mniej bym nakręcił. A taka delikatna, jak ją trzymałem blisko siebie... No tak, ale tego wszystkiego pan nie wiedział przecież. No właśnie mi powiedziano, bo że nie bierz nigdy wielkiej kamery, która się rzuca w oczy. To też dzięki właśnie kolegom operatorom. Chcę zrobić coś wyjątkowego, bo tą kamerę można schować pod kurtkę. Na takie kamery na przykład, jak tutaj stoi, no raczej pod kurtkę nie da się schować. W miarę szybko oczywiście. No, ja nie chcę już wyciągać żadnych wniosków, które by się nasuwały, że pan miał świadomość, że pan oczekuje na coś wyjątkowego, ale to już jest osobna dyskusja. Bardzo proszę. Co pan ma na myśli, mówiąc coś pani wyjątkowego? No wizytę. Proszę bardzo. Dobrze, ja mam niewiele czasu i właściwie dla porządku chciałabym, bo wiem, że tutaj państwo będą na pewno zadawali panu pytania. Jeden tylko konstatacja taka. Widzę, że dołączył pan do sfory pisowskiej, mówiąc, że nie wierzy pan w wygląda na to, że nie wierzy pan w reset stosunków polsko-rosyjskich, mówiąc, że widząc Polaka, poczuł się pan bezpieczniej, bo Rosjanie nie zrobią panu krzywdy. No ja też tak bym się czuła, więc bardzo, bardzo jakby tutaj z panem się solidaryzuję. Ale proszę pana, chciałam zapytać, powiedział pan, że przyjechał pan w niedzielę, obsługując obie wizyty i premiera, i prezydenta, czy mając obsłużyć obie wizyty premiera i prezydenta. Proszę mi powiedzieć, czy, no bo Smoleńsk nie jest chyba wielkim miastem. Nie wiem i pewnie się nigdy tego nie dowiem, ale... No, dlaczego by nie? Zawsze można się pojechać do Smoleńska, to nie jest tak daleko. Tak. Smoleńsk jest dość sporym miastem, bo on jest rozległym miastem. Aha, rozumiem. Ale czy, bo rozumiem, że zameldował się pan w hotelu, czy przed wizytą pana premiera Tuska, czy widział pan, nie wiem, jakieś polskie służby, borowców, czy coś, czy sobie rozmawialiście, no bo polska telewizja, no to zawsze wiadomo, jak się widzi Polaka, to zawsze sympatyczniej. Czy będąc obecnym przy wizycie pana premiera Tuska, czy zauważył pan, albo rozmawialiście państwo z kimś, nie wiem, Polakami czy Rosjanami, że tam specjalne jakieś takie urządzenia były montowane na lotnisku, czy w ogóle coś z tego pan sobie przypomina? Bo jak wiemy, coś takiego miało miejsce, więc na pewno no, to jakby mogło być widoczne. Niemniej jednak zaraz po wizycie pana prezydenta, pana premiera Tuska i pana premiera Putina zostało to zdemontowane. Czy pan w ogóle, nie wiem, jako obserwator, czy ma pan na ten temat jakąś wiedzę? Proszę miły pani, pytanie jest bardzo rozległe i tak więc postaram się w miarę możliwości dość skrótowo.
Nie miałem możliwości być bezpośrednio przy, jak był premier Tusk i Putin, bo jestem montażystą, który moje miejsce jest, mam powiedzmy, że w hotelu, czy powiedzmy na montażowni. Mhm. Druga sprawa, będąc, owszem, byłem w Katyniu przed dzień, i, bo akurat była taka możliwość, no wiadomo, moim obowiązkiem i moim przede wszystkim nadrzędnym elementem jest to, żeby przygotować materiały, być w gotowości do pracy. Czyli nie ma możliwości zbytnio pojeździć, pooglądać. Owszem, miałem godzinę czasu, żeby pojechać do Katynia i z powrotem, zrobić trochę zdjęć i wrócić. I będąc już na miejscu, owszem, do hotelu przychodzili, ale to przed dzień wizyty, przed dzień wizyty prezydenckiej, to byli chyba przedstawiciele BOR-u, bo więcej, bo oni dość charakterystycznie się ubierają, a niektóre twarze się jednak się zna i troszeczkę się jak się bywało tu i tam, to jednak może nazwiska się nie pamiętać. Owszem, byli, ale jakichś specjalnych rozmów typu na przykład co, gdzie, kiedy, co będzie. Owszem, wiadomo było, że o tej godzinie przyjdzie. Taki ogólny plan, nazwijmy to działania, czy plan organizacyjny zawsze jest, bo więcej trzeba wiedzieć, jak rozplanować pracę, jak przygotować montaże, bo nas tam było dwóch montażystów, jak przygotować sprzęt, jak dysponować kamerami, jak dysponować wozami. No to wiadomo, bo to jest podstawa, bo bez tego po prostu nie da się czegokolwiek takiego zrobić. Co do sprzętu technicznego, prawdopodobnie chodzi pani o sprzęt, nazwijmy to obsługi lotniska. I niestety nie mam takiej wiedzy bezpośredniej, że na przykład z mojego okna hotelowego czy gdzieś w okolicy można byłoby zauważyć, że taki sprzęt jest instalowany. To jest jedna Mnie rzecz. Bardziej chodzi o rozmowy takie pomiędzy Polakami, nie, że coś tak, tam się o taki, dzieje, że przyjeżdżają. Że... To, że przyjeżdżają, to owszem tak, tylko z tego, co akurat wiem i no tutaj akurat pan Macierewicz będzie wiedział, ja mam taki rodowód wojskowy akurat, i akurat trochę na tym się orientuję, jest małe prawdopodobieństwo, żeby ktoś, mówiąc delikatnie, powiedział, że słuchajcie, będzie coś takiego instalowane, bo wiem, że na przykład jak przyjeżdżał Ojciec Święty do Polski, to jeździł taki fajny Mercedesik, taki czarny, zaklejony wzdłuż i wszerz, który na przykład włączał specjalne urządzenie i żadna komórka nie działa po mniej 15 kilometrów. Tu akurat takiego czegoś nie było, nie miało takiego miejsca, bo na pewno telefony komórkowe działały, na pewno działał internet, miałem bezprzewodowy, tak więc jakieś urządzenie typu na przykład zakłócającego, jest mało prawdopodobny, bo na pewno telefon działał, a urządzenie zakłócające jako zespół emitujący jakieś fale, jakieś obojętnie pomiędzy częstości, ale jednak o jakiejś mocy, to da się to zauważyć. Tym bardziej, bo nie było możliwości zmiany przez telefon komórkowy. Tak samo jak urządzenie, nazwijmy to typu pomocnicze dla samolotu, żeby mógł lądować, też jest mało prawdopodobne, bo z tego co wiem od fachowców wojskowych, bo mówię od fachowców, bo nie jest to moja wiedza typu, że byłem, widziałem. Zamontowanie tego w ciągu jednego dnia jest raczej dość trudne. Bo tym bardziej, że trzeba to urządzenie, to, że się zamontuje, to i owszem, tylko trzeba to urządzenie sprawdzić z urządzeniem odbiorczym, czyli taka typu na przykład wojskowego swój obcy. Rozumiem. A proszę mi tylko powiedzieć, tego feralnego dnia 10 kwietnia wstał pan dość wcześnie rano, tak? Bo stał pan, bo słyszał pan przelot na przykład tego mniejszego samolotu JAK-40, bo tego IŁA-76, tak? Bo nawet zdążył pan nagrać. Jeden i drugi mam akurat dźwięki tych samolotów, mam nagrane na tym właśnie materiale, co się gdzie jest, ta kamera stoi w oknie i słychać to. Tylko Aha. słychać. Tylko ale oba słychać, tak? Na pewno IŁA słychać, z tym jakie musiałbym sprawdzić. Rozumiem. Czy ja po prostu go słyszałem, bo go słyszałem bezpośrednio. Czy IŁA widać, czy nie? Nie, jak było widać na materiale, że jak było nie widać na materiale, czy jak było na materiale, przepraszam jeszcze raz, na materiale, który był pokazany przez komisję Millera, było trzy ramki, trzy klatki zarysu IŁA-76. Tak, ja miałem wrażenie, że go widzę, no ale to... Nie. Wrażenie tak, ale zarys. Przecież to jest wielka maszyna. To jest o sporo większa od tu polewa. Czy ona faktycznie na tej kamerze to tak, no takie jakby zarysy, ale są. No i dobrze. I teraz... No jeśli, przepraszam, bo to zapomnę, bo jeśli kontrolerzy lotów nie zauważyli tak wielkiej maszyny przed własnym punktem dowodzenia, no to świadczyło, że ta mgła na pewno była gęsta. I tym bardziej to nie jest, powiedzmy, malutka awionetka, która się przemknie. Do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast proszę powiedzieć, ponieważ rozumiem, że kamera stała, nie wiem, w otwartym oknie, tak? Podejrzewam. W otwartym oknie, tak. Pan pali papieros? Nie, nie palący jestem. No to
to otwarte okno tak rano przy takiej mgle, ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo mamy przynajmniej możliwość z panem porozmawiać. Dobrze, to w takim układzie, czy pan słyszał, bo tam był kłopot z tyłem 76, tak? Niektórzy mówią, że prawie zahaczył skrzydłem gdzieś tam o... Czy pan słyszał, czy coś pana zaniepokoiło, no bo było to nagrane, to znaczy nie wiem, kamera była ustawiona, czy pan ją włączał, wyłączał? Znaczy nie, ona sobie stała, dlatego właśnie wcześniej, dlatego ten materiał jest trochę gorszej jakości, bo nagrałem w tej funkcji oszczędnościowej, żeby się więcej zmieściło na kasecie. Pewnie. Kamera sobie stała w oknie, nagrywała to, co było, co nagrała. Ja akurat mając trochę czasu, bo mnie sen nie chciał przyjść, jak się człowiek zerwał o tej trzeciej czy czwartej rano, no to już się kręcił. No tak. No to trzeba robić. No nie powiem, że z nudu, bo to zabrzmiałoby dość głupio, ale po prostu miałem co do przygotowania, bo musiałem przygotować sobie jakiś materiał, powiedzmy archiwalne jakieś materiały do pomocy, żeby po prostu wiadomo być w miarę możliwości jak najszybciej gotowy do pracy. Czyli jeśli chodzi o tego Iła 76, to poza tym, że słyszał pan ten szum, bo to przecież bardzo blisko. No to nawet nie szum, to po prostu był huk. No to huk. Słyszał pan ten huk, to nic pana już później, znaczy w tym momencie dalej, jak przestał pan go widzieć, to nic pana nie niepokoiło, to znaczy nie zastanowiło. W takim układzie... Zastanowiło mnie to, dlaczego ja go słyszę, a nie widzę. Myślałem, że źle ustawiłem kamerę, że na przykład przeciął z innego kierunku. Faktycznie, mogło tak też. Przecież tu jest podejście. Jasne. Dobrze. I teraz co stało się w chwili, kiedy pan postanowił się, jak pan stwierdził, szybko ubrać i polecieć tam w te mokradła? Co to było? Czy to był huk? No bo huk już pan słyszał tego Iła, nie? No ale ten Ił sobie przeleciał, była mgła. Co pan takiego usłyszał, że pana zaniepokoiło, że pan po prostu poszedł i dzięki panu mamy te pierwsze gorące... I to już jest ostatnie moje pytanie. I rzecz w tym, że akurat tak jak wspomniałem, zdejmując kamerę z okna, bo jak weszli ci pracownicy tam naprawiając coś, właśnie usłyszałem dźwięk taki nienaturalny, jeśli chodzi o pracę silników samolotniczych. I to mnie zastanowiło, bo słyszę i nie widzę. No, mgła to trudno. I w tym momencie stojąc w otwartym oknie, patrząc w kierunku właśnie lotniska Siwierny, zauważyłem właśnie zarys jakiegoś samolotu z skrzydłem skierowanym pionowo w dół. Za chwilę było słychać huk i taki łomot, tak czuć, że lekko ziemia zadrżała. I za chwilę słup ognia. Tak mniej więcej w wysokości dwa razy tyle, co wielkość drzew, czyli około 30 metrów mniej więcej. No i w tym momencie konsternacja, co robić? Słyszę, że jak tam ludzie hamują, bo tam obok jest droga, że samochody się zatrzymują, że hamują, piska opon. No i co? To nie było takie hop siup, trzeba lecieć. No bo to jednak, nie oszukujmy się, jest to człowiek, dostaje takiego usztywnienia, nie wie, co ma ze sobą robić. Zaraz, lecieć, nie lecieć, pójść, nie pójść. Jednak to jest lotnisko rosyjskie. A jak mnie odstrzelą albo coś, taka kalkulacja. I to na pewno trwało dobre kilka minut. No zanim się ubrałem, bo byłem w stroju taki rzeczy dość niekompletnym. Ale pamiętam, że działałem w pewnym sensie tak metodycznie. Kaseta jest, druga jest, zapasowy akumulator jest, aparat jest, akumulatory są, w drogę. Akurat założyłem pół buty, byłoby najwygodniej. No i biegiem. I człowiek pobiegł tam z ciekawości. No najpierw idę, później biegnę, bo nie wiem. To jednak jest rosyjskie lotnisko. A jak mi coś się stanie, no dlatego właśnie wziąłem tą kasetę i dlatego też chciałem iść tą drogą, powiedzmy, leśną, żeby mieć ewentualnie gdzie uciekać. Ale nie padłem na pomysł, że będą akurat mnie otoczą ze wszystkich stron. Tak więc to było takie mieszane uczucie. Trochę strachu, trochę takiego pędu, trochę obawy, trochę lęku. Dlatego też nawiązując do pani pytania, ja do Rosjan nie mam stosunku negatywnego. Wręcz przeciwnie, mam bardzo miły stosunek, bo kiedyś miałem narzeczoną Rosjankę i dzięki niej nauczyłem się języka rosyjskiego, ale tego panego grażdańskiego, nie takiego literackiego. Ona nauczyła mnie pewnych zasad obcego, jeśli chodzi o kontaktów z służbami tamtejszymi. To było dawno, bo to było na szczycie Gorbaczow-Reagan, ale mimo wszystko jednak pewne nauki, pewne nawyki i pewne standardy, nazwijmy Rosjan, zostają. A tym bardziej mimo wszystko. Ja jestem w obcym kraju, na wojskowym lotnisku, z kamerą w ręku, w miejscu katastrofy i to człowiek odruchowo szuka jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. I w tym momencie, jak się słyszy Polaka, no to dobrze jest. Jest szansa, że przeżyjemy. Jeszcze tylko jedno pytanie. A on, czy on powiedział coś do pana po polsku? Czy pan tak, żeśmy rozmawiali po polsku.
Aha, i zaraz potem on powiedział, proszę tego człowieka... No, ja tego człowieka nie znam, proszę go zabrać, aresztować i znieść... Bo to już powiedział po rosyjsku, tak? Najpierw z panem rozmawiał po polsku, a z tego, co ja pamiętam, powiedział to po polsku. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Ale też się nie upieram przy tym na 100%, ale z racji tego, że on rozmawia ze mną i z tymi przedstawicielami, mogło być to nakład pół na pół, po polsku, pół po rosyjsku, a że akurat człowiek jest akurat trochę zna ten język i drugi, no to jakoś sobie poradziłem, no. Pan poseł Chłopek i potem pan Andrzej Mylak. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja króciuteńko. Rozumiem, ponieważ takie wątpliwości pojawiały się na stronach internetowych, że okno z pokoju 201 wychodziło na lotnisko. Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Można to sprawdzić. W związku z tym następne pytanie. Czy kamera, która była na oknie, to była ta sama kamera, którą pan zabrał ze sobą? Tak, jedyna kamera, którą posiadałem. Dziękuję. Dlatego właśnie ten był ten problem, że jak były dwie, tak to zostawił, a ta pompa biegł z drugą. Dla uporządkowania pewnych spraw musiałem zadać te pytania, ponieważ różne krążą interpretacje. I ostatnie pytanie, przed chwileczką pan powiedział o tym, że ustawił pan kamerę na oknie w kierunku, w którym samolot miał podejść, prawda? Tak. Skąd pan wiedział, że samolot będzie podchodził ze wschodniej strony? I dziękuję. Może nie tyle, co wiedział, że akurat ten samolot będzie podchodził od tej strony, ale mając to wiedzę i doświadczenie w tym sensie, że dwa dni wcześniej lądowały z tego samego kierunku samolot z premierem Tuskiem i z premierem Putinem, było to takie, powiedzmy, założenie teoretyczne. Jeśli od tej strony te samoloty startowały i lądowały, czyli lądowały od tego samego kierunku, to jest duże prawdopodobieństwo, że akurat to będzie ta strona. Jest to po prostu... No nie wiem, że traf, ale na chybę trafił. Albo trafi, albo nie. Jest to może wydać się komuś takie dziwne lub banalne, ale jeśli dwa dni wcześniej lądują samoloty od tego, z tego kierunku, to jest duże prawdopodobieństwo, że to też będzie z tego kierunku. Takie po prostu analiza, taka typowa, powiedzmy sobie, techniczna. A że akurat tak miało to miejsce, nie było to na przykład wykalkulowane, że ktoś mi powiedział, dostałem jakieś informacje, czy jakiegoś maila, czy telefon, że na pewno z tej strony będą lądować. Po prostu tak ustawiłem kamerę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Melak. Wspominał pan o tym, że był pan obecny przy katastrofie samolotu rosyjskiego w Lesie Kabackim. Polskiego, przepraszam. To był produkcji rosyjskiej samolot. No tak, rosyjski samolot. Tak, ale... rosyjski samolot, który się rozbił w Lesie Kabackim. Ja mieszkam w Powsimie i obserwowałem, że słup dymu to unosił się nad Lasem Kabackim w ładnych kilka godzin. Mam takie pytanie do pana. Jaka była zasadnicza różnica i co pana zaskoczyło, pamiętając oczywiście o tej katastrofie w Kabatach i obserwując tą katastrofę w Smoleńsku? I drugie pytanie. Wspominał pan o wybuchu. Czy wybuch był jeden i kiedy pan go usłyszał, stojąc jeszcze w pokoju? Bo zrozumiałem, że pan biegnąc też usłyszał jakiś wybuch. No nie, po kolei. Czyli stojąc w oknie i widząc, jak właśnie spada ten samolot, ten, nie mówię konkretny, bo chodzi o to, żeby nie ujmować całej sytuacji, że spada jakiś samolot, bo to chodzi o to, żeby wiedział, do czego się odnieść. Spada jakiś samolot. Widzę, pan to widział? To mówię to, co widziałem. I wcześniej usłyszawszy ten nienaturalny dźwięk silników lotniczych. No bo to słychać, że to jak kilka tych samolotów człowiek w życiu słyszał, to mniej więcej słyszę, są jednostajne, trochę latając samolotem, mniej więcej się człowiek troszeczkę orientuje. I rzecz w tym, że usłyszałem spojrzałem w tamtym kierunku, skąd ten dźwięk dochodzi, zobaczyłem zarys samolotu, skrzydłem spionowo w dół, tak jak wspomniałem, usłyszałem taki łomot, taki łup, takie lekkie nawet drżenie ziemi. I za chwilę był słup ognia, taki typowy, jak powiedzmy sobie, można to na filmach oglądać, eksplozji samolotu. Dla mnie wydało się to dziwne, że ten słup ognia, tego dymu jest stosunkowo niewielki. I stąd moje przekonanie, biegnąc z kamerą, że to jest samolot taki, powiedzmy, wojskowy, jakiś mały, nieznaczny. Dopiero też właśnie było słychać i na miejscu zobaczyłem, że to jest właśnie polski samolot, tylko do końca jeszcze nie byłem właśnie do buty, nie dostałem informacji SMS-a z Polski, że to jest właśnie nasz polski samolot z całą ekipą, z prezydentem na pokładzie.
drugie pytanie było o różnicy pomiędzy katastrofą kabacką a właśnie smoleńską. Co panu się wydało takiego nienaturalnego? I to tak pan był uprzejmy wspomnieć i przede wszystkim to, co widać nawet na materiale filmowym, prawie żadnego ognia. Bo ten samolot, z tego co mi później było, dożyłem się dowiedzieć, powinien mieć co najmniej 10 ton paliwa. To jest dość dużo przecież. Nawet widać po tej skali tych zniszczeń, można powiedzieć, że się niewiele zniszczyło. Przy takiej eksplozji to powinno zdmuchnąć to w promieniu kilkuset metrów albo jeszcze więcej. I to też jest zastanawiające, że to właśnie wspomniałem, że ten słup ognia według mnie, nie fachowca, jest taki dość mały. To bym się skojarzył z jakimś filmem, powiedzmy wojskowym, typu, że samolot wojskowy się rozbił, Bóg czy śmigłowiec. I dlatego też była taka właśnie moja reakcja i na niepewność, co ja zobaczę, ale głównie biegłem z przekonaniem, że to jest prawdopodobnie samolot wojskowy albo jakiś niewielki i stąd właśnie szukałem drogi ewakuacji w przypadku, gdyby się zrobiło nakład niezręcznie, żeby tam były jakieś służby wojskowe czy techniczne, które mogłyby mi zrobić, nie będę oszukiwał, krzywdę. Ale to taka podświadomość, trudno powiedzieć, jak to zdefiniować w tej chwili. No, człowiek czasami biegnie, na przykład ratując kogoś z pożaru, nie zastanawia się, że się poparzy, czy kogoś ratując z wypadku samochodowego. To coś podobnego, taki dziwny mechanizm podświadomy zadziałał. Człowieka, który troszeczkę tak lubi takiego lekkiego ryzyka, ale nie wariactwo, lubią to dokumentować, ale na tej zasadzie, może nieładnie to zabrzmi, wolę być żywym tchórzem niż martwym bohaterem. Dlatego też taka asekuracja typu sprawdzenie wszystkiego, czy mam kasetę, czy mam też rozglądanie się, szukanie drogi ewentualnej ucieczki. Takie po prostu może się komuś to wydać dziwne, ale to dla mnie, ja też się to zastanawiam, jaki mechanizm we mnie zadziałał, że działałem po prostu tak, jakby to była jakaś, przepraszam za śmiałość, może nieładnie zabrzmieć, jak rutyna. Jak po prostu zwyczajne nakręcenie czegoś tam. To nie to mówię, żebym poczem źle nie zrozumieć, no bo w takiej sytuacji człowiek nie myśli, tym bardziej, że teraz mając tą świadomość, jakiej tragedii byłem świadkiem, tak jak Kobuł niewielkotnie powiedziałem i wcale się tego nie wstydzę, ja pewnie bym usiadł i płakał, no. Nawet kamery do ręki nie wziął. Bo co innego, mając świadomość, że dokumentuje się, przepraszam za śmiałość, jakąś katastrofę, a katastrofę, gdzie zginęło prawie 100 osób, a dużą część tych osób znałem osobiście. No to jest zupełnie inny wymiar, no bo nie oszukujmy się, każdy z nas, obojętnie czy jest mniej czy bardziej twardy, mniej czy bardziej odporny, ale ma jakiś próg wrażliwości. No i wydaje się, jak mówię, jakby nie ta świadomość i to, że nie wiedziałem jaka skala, to bym nie zrobił tych zdjęć prawdopodobnie. A wracając jeszcze do sytuacji w Kabatach. Przepraszam bardzo, ale czy to pan... sytuacji w Kabatach i to, co mi akurat... Czy pan chce kontynuowania pytań, czy już pan zakończył pytania? Żeby dokończyć właśnie, to jeszcze to w Kabatach, że przede wszystkim tam było zdecydowanie większy samolot, ale to, co widziałem właśnie, porównując jako odniesienie, tego szukałem, w pewnym sensie wzrokiem podświadomie, nie było właśnie foteli, no przepraszam, nieładnie zabrzmi, szczątków ludzkich, no bo jednak w Kabatach niestety było to widać, mimo nawet ja byłem chyba godzinę później. Bo rowerem tam akurat, bo mieszkałem wtedy na Mokotowie i właśnie jadąc tam rowerem, to widziałem cały ogrom tego. I być może też w pewnym sensie szczęście w nieszczęściu, że nie udało mi się dotrzeć do tego, nazwijmy, punktu zero, gdzie była cała, powiedzmy sobie, ta masakra. Bo być może, bo nie wiem, czy moja psychika byłaby w takim dobrym stanie jak dzisiaj. Ciekawe. Pomijając, że akurat z tym problemem sam sobie muszę radzić, żadnej pomocy psychologicznej znikąd nie otrzymałem. Dziękuję. Dziękujemy najmocniej. Ja mam takie jeszcze problem, zanim oddam głos pani Wargockiej, potem panu posłowi Wita i pani Zubie. Mam pani, tak, pani poseł oczywiście też. Mam takie pytanie, a czy pan mógłby nam to pokazać, te klatki z stałej kamery? Chodzi o tą kamerę, nazwijmy to okienną. Tak, 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 okienną. Przepraszam państwa najmocniej, ale to może nam pomóc w kilku kwestiach. Już proszę uprzejmie, proszę czekać na przyjęcie zgłoszenia. I tu akurat pozwolę sobie pokazać fragment, tu akurat jak pan pyta na temat Iłuszyna. Mam taki krótki, teraz zanim dojdziemy do tego meritum, jeśli chodzi o... No, dlaczego to nie idzie? Może ten końcowy fragment, prawda? Już chwileczkę, bo tu zaraz powinien się
pojawić chyba dźwięk. Jak dobrze? Leciły już. Słychać, nie widać. To jest drugie zajście. To jest ten, nie wiem, które, czy pierwsze, drugie, to trudno tego, ale w tym momencie powinien być tu gdzieś widoczny Juszyn. Nie ma. Tak, rozumiem. Czy możemy wrócić już, do tego końcowego fragmentu? Już wracamy do końcowego fragmentu. Chodzi o... Z całej kamery. Proszę uprzejmie. Warte to. O. Przepraszam, akurat ta odtwarzacz nie za bardzo lubi tego ten format. Przepraszam, tam drobne problemy techniczne ze sprzętem, ale postaramy się jak najszybciej dojechać do końca. Spróbujemy z innej strony. No, a gdyby na centralną funkcję? No tu akurat ten odtwarzacz nie lubi tego formatu. Widzę, że on z uporem maniaka chce iść po swojemu. Jeszcze jedną chwilę pokombinujemy w tej stronie. Jedno krótkie pytanie, bo tak nie na krągło, to będzie.
Gdzie to jest mój komputer? No dobra. Czy ja mógłbym prosić kogoś w takim razie z... Może pan, panie Bartku, może pan pomoże, bo... I mój komputer gdzie powinien, bo muszę szukać. Ja tu nie mogę znaleźć. Nie, bo chcę z płyty pojechać i odtworzyć płytę. Bo to akurat nie z pliku, tylko z, może akurat dyski nie wyrabia. To są ustawienia. No, no to zaraz. Przepraszam za kłopot. Chwilę, no tak, na akurat nie znam tego, nie znam tego komputera i nie chcę komuś, mówiąc delikatnie. Już tego. Trochę uporu, trochę wiedzy i może się uda. O, tu mamy następny rozdział. Rozdział następny. To jest to. Blisko 19. No, blisko, coraz bliżej. I tu akurat widać, że kamera ustawiona jest lekko w drugą stronę, w lewo przekręcona, właśnie po tej sytuacji, gdy słyszałem samolot, a nie widziałem. Czyli to jest 8 polskiego czasu, czy 10? To jest wszystko u tego, i sprawa związana właśnie z tym, że... I to jest widok z pana kamery, to jest ustawiony na miejsce, które... Miejsce. Tu akurat dla ułatwienia, z tej strony jest podejście na lotnisko Siwierny. Mniej więcej tu lekko w lewo jest już to miejsce, gdzie tu kawałek dalej jest droga wylotowa ze Smoleńska. I kawałek dalej, i tu powiedzmy bardziej jeszcze w lewo, niestety kamera tego w tej chwili. O, i tu słychać łomot wchodzących pracowników na ten daszek, bo tam mieli jakieś do zrobienia. 8.36. O, i tutaj właśnie, i to był powód, dla którego kamera przestała rejestrować całą tę... Gdyby pan mógł to do końca doprowadzić. Tak, to, bo to już jest chwila, moment, zaraz to się powinno skończyć. Wchodzą robotnicy. Wchodzą robotnicy, kręcą mi się przed obiektywem. No jak mi się ktoś mi rozkręci i przeszkadza, no to trochę traci się na sensie. Tym bardziej, że blisko się kręcili i mieli jakieś blachy w dłoni, no tak więc chcąc, nie chcąc, po prostu mogli albo potrącić, uszkodzić. No mam jakiś sens, stosunek emocjonalny do tej kamery, bo to mimo tego, że to jest prosta, w miarę tania, ale troszeczkę świata ze mną zwiedziło. A tym bardziej, jakim innym to sprzęt pracy. Bardziej dla hobby niż do pracy. Do pracy mamy lepszą kamerę. 8.37. Daj mi temu wybrzmieć, prawda? Bo to... Tak, bo to no niestety, nie, mówię niestety, tak, kilka minut, 3 minuty dłużej byłby ten niestety... O, no i tu właśnie w tym niestety tym momencie została kamera właśnie zabrana. To pan ją zdejmuje? Tak, zdejmuję, no bo jak się kręcą robotnicy, przeszkadzają w pracy i tu nawet przez chwilę... no i niestety... I trzyma, jest 8.37.30. Mniej więcej 38, powiedzmy sobie. 8.38. Pan ją trzyma w ręku. Tak jest. I słyszy pan huk. No najpierw ryk samolotu. Słyszy pan ryk samolotu. Silniku tego, na który pan czeka. No nie wiem, czy no jakaś tego, a raczej No na jakiś pan czeka, jakiś po coś pan czeka. Wystawił tę kamerę. Tak. Ma pan tę kamerę, słyszy pan huk. A po, huk silników. Ryk silników. Następnie słup ognia. No wcześniej i co? I rzuca ten pan kamerę w bok i zakłada kapcie? Nie filmuje pan tego?
Tak, ale jeśli wyłączyłem, zanim bym włączył. A wyłączył pan, rozumiem. Wyłączył. Nie to, że kamerę tylko zdjąłem. Kamerę wyłączyłem. Jasne. I to jest raz, a potem chciałem zobaczyć, co się nagrało. No to oczywiście. Tym bardziej, że jak ktoś... Słyszy pan huk samolotu, widzi pan słup ognia, ale patrzy pan, co się nagrało dotychczas. Nie, nie, nie. To jasne. Za szybko, powolutku. I trzymam tą kamerę w dłoni, no bo ją trzymam, no bo to jest wiadomo. Bo to jest mała kamera, żeby się nie tego. Ale to nie jest coś takiego, co mogłoby się wydawać takie proste, oczywiste, że nagle słyszę, biorę, włączam i tak dalej. Jest 8:38. Naturalnym odruchem, który akurat w tym momencie zadziałał, widzę, słucham i zastanawiam się, o co chodzi. I dopiero za jakieś, nie wiem, co było, kwestia pół minuty, minuty może dwóch, człowiek zaczyna kojarzyć, że jednak wypadałoby tam coś zrobić. I wtedy zaczyna działać ten mechanizm tego dokumentalisty. Nazwijmy to w ten sposób. Bo to, no niestety, nie jestem maszyną i niestety nie potrafię na to reagować, że tak jak dyktafon, włączam się na dźwięk, włączam kamerę i filmuję, no bo... Czyli nie filmuje pan, tylko pan tam biegnie, mając kamerę w ręku. Mając, zmieniam, bo to chwilę musiał potrwać, zanim zmieniłem kasetę, zanim włożyłem drugą przy okazji, sprawdziłem, czy się nagrywa. Mam taki zwyczaj, dopiero przygotowałem ten sprzęt, pamiętam to jak dziś, i dopiero później musiałem się ubrać, jako sprawdzić. Nie wiem, czy to trwało 2-3 minuty, ale z tego, co... Bo pan ją wystawił chyba 2 godziny wcześniej. Przez 2 godziny pan czeka na ten moment, aż przyleci ten samolot. Jak go pan... I 2 minuty za wcześnie zdjąłem kamerę. To jest oczywiste. I no, tak się zdarza. No tak się zdarza i to było, że było troszeczkę, tak powiem, nie, dlatego byłem bardzo niepocieszony, że po raz pierwszy i chyba ostatni w życiu wyłączyłem kamerę przed czasem. Bo nazwyczaj wyłączam kamerę, jak się kończy kaseta, ewentualnie zmieniam, albo jestem pewny, że na przykład to, co miało ewentualnie nastąpić, na przykład ktoś przyjechał, coś się zdarzyło, dopiero po tym mając pewność. Dlatego w pewnym sensie jestem zły na siebie, że może kto mógł wiedzieć oczywiście, ale no, jest to pewnego rodzaju nauczka. Nigdy nie łam swoich zasad i przyzwyczajeń. Dlatego rzadko używam pojęcia nigdy, zawsze, bo nigdy nie mów nigdy. To jest jasne. Pani poseł Wargocka, potem pan poseł... Dziękuję bardzo. Bardzo z dużym zainteresowaniem obejrzałam ten film. I kojarzę go tutaj z informacjami, które pan przekazuje, a które tak troszeczkę no, bulwersują, bo burzą schemat dotychczasowych informacji. Pan powtarza, że nie widziałem hoteli, nie widziałem ciała. To było dziwne. Nie wiedziałem, co się w ogóle wydarzyło, jaki to był rodzaj wypadek i samolot. Proszę mi powiedzieć, ponieważ wiemy, że samolot jest, części samolotu rozrzucone są na przestrzeni kilkuset metrów. W jakim miejscu pan był od tak jakby centralnego miejsca uderzenia samolotu z ziemią? Czy na pana nagraniu mamy sfilmowany kokpit? W jakim on jest ułożeniu i w jakim on jest stanie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę. Proszę, wie pani, już dla ułatwienia. Chyba się komputer obraził na mnie. I akurat to, że nie było, tak jak wspomniałem, nie widziałem ani właśnie części wyposażenia samolotu, ani tej, niestety nazwijmy to strefy zero, mimo jest nieładnie, wynikało przede wszystkim z tego, że ja dotarłem tylko do tej, tak jak wspomniałem, części technicznej. Tam, gdzie była kabina, tam, gdzie był kokpit i to wszystko było zdecydowanie dalej. No właśnie próbuję poprosić, żeby ten komputer zadziałał, ale on chyba mnie nie lubi. I tak więc z jednej strony żałuję, że nie udokumentowałem tego. Też akurat w jednym z wywiadów pani Gosiewska zapytała się, dlaczego ten polski dyplomata, czy w ogóle ktoś tam, kto tam był,
wiedząc, z kim ma do czynienia, bo przecież przedstawiłem się, dla kogo pracuję, nie pozwolił dalej kręcić zdjęć, bo nawiązuje do czego? Że jeśli później ktoś inny, prawdopodobnie Rosjanin, bo porusza się dość swobodnie po miejscu katastrofy, mógł nagrywać to wszystko, a Polak, który w pewnym sensie powinien być zainteresowany tym, żeby to udokumentować, choćby po to, żeby na przykład było jak najmniej tych wątpliwości, jak najmniej pytań. Jeśli ten człowiek był na tyle odporny psychicznie i miał ten sprzęt, dlaczego nie pozwolić mu tego? A później jak na przykład dostałby hopla albo trafił do czubków, to jest nieważne, ale w tym momencie światu i historii byłby dokument typu stwierdzający, ile się dało, tyle się nagrało, ewentualnie jeśli jest taka sytuacja, to przecież każdemu, który bliski jest tak, los kogokolwiek, mając świadomość danej tragedii, zależy na tym, żeby jak najmniej tych wątpliwości było, jak najmniej było tych zagadek i jak najmniej pytań, które budzą wątpliwości. Czyli zwyczajna taka, powiedzmy, nie powiem, że mechaniczna rejestracja, ale mówię, miałem jej aparat, miałem co najmniej dwie kasety, tak więc co najmniej najbliższe co najmniej godziny mogłem to nagrywać. Dobra, dziękuję najmocniej. Pani poseł, przepraszam bardzo, jeszcze pani poseł Zuba, która od dawna prosi o głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja mam do pana takie pytanie, ponieważ no, bardzo to jest ze smutkiem chyba wszyscy przyjmujemy fakt, że tą kamerę wyłączył pan kilka minut wcześniej, prawda? Jest to strata wielka. Tutaj lekko pan dotknął tematu, właśnie o który chciałabym zapytać, bo pan jako dokumentalista szybko zareagował na początku. Potem miał pan perypetie, różne utrudnienia, ale miał pan również świadomość, że to, co jest najważniejsze, nie zostało udokumentowane, że jest po tej drugiej stronie. I myślę, że pan jako entuzjasta swojego zawodu no miał taką potrzebę tam pójścia. Czy pan podejmował jakieś kroki? Czy pan czynił jakieś starania? I jeżeli tak, to z kim pan w tym momencie próbował uzgadniać, żeby wyjść po tej drugiej stronie, udokumentować to, co tam się stało? Ten plac pokryty zwłokami ofiar i resztkę samolotu, wraku samolotu. Czy miał pan taką potrzebę i czy pan właśnie chciał to udokumentować również? Dziękuję. Proszę miłej pani, oczywiście, że była taka potrzeba. Stąd, że akurat sam fakt, że wziąłem i aparat fotograficzny z dużym zoomem i kamerę, która też ma spory zoom, i co najmniej dwie kasety. Była chęć dokumentowania tego, ale niestety no, tu nie ma co się dawać specjalnie w dłuższą dyskusję. Z Rosjanami nie ma dyskusji. Oni mówią nie lzia i to jest koniec rozmowy. Tym bardziej, że no owszem, może no, na przykład z jakimś tam, powiedzmy sobie, podrzędnym, czy ze strażakiem, który, jak mu powiedziałem, że jestem repertorem, proszę, nie ma, w porządku, nie ma problemu, tylko żebym się nie szwendał, czy nie przeszkadzał. Ale z oficerem FSB czy z innej federalnej służby, którzy są nastawieni na jedno, zlikwidować zagrożenie czy zlikwidować przeszkodę. Z nimi po prostu, mówiąc krótko, nie ma żadnej dyskusji. To, że ja nie dostałem, nie zostałem pobity, to nie, że nie trafiłem do jakiegoś więzienia czy jakiegoś aresztu, to nie wiem, czy to jest zrządzenie losu, czy może akurat im się spodobałem, czy może byłem na tyle uprzejmy, czy może telefon tej znajomej, która wysłała mi SMS-a i zadzwoniła do firmy, że jestem aresztowany. Może to dzięki niej jestem teraz tutaj, nie siedzę gdzieś tam w jakimś łagrze, czy jakimś w rosyjskim więzieniu. Mówiąc, upraszczając całą sprawę, mimo tego, że nie chcę, żeby uniknąć odpowiedzi. Z Rosjanami nie ma dyskusji, a tym bardziej ze służbami. Po prostu. Nie lzja i wszystko na ten temat. To jest brutalne, ale niestety prawda. Jeśli na przykład ja, jakiś tam chłopiec, który biega z kamerą, został zatrzymany i tak dalej, ale jeśli widać, że polscy dziennikarze, masa polskich dziennikarzy i nie tylko, próbuje czegokolwiek się dowiedzieć, czegokolwiek zrealizować, wchodząc na dach, gdziekolwiek, chodząc między drzewami, chodząc przez płoty. Przecież ich ściągano praktycznie biorąc prawie że pałkami. Ja się cieszę, że ja tych pał nie dostałem.
cieszę się, że jestem cały i zdrowy. Dlatego wie pani, pewnie, że jest taka chęć dokumentalisty każdego normalnego czy reportera, czy kogoś nawet zwykłego człowieka. Ale po prostu, krótko mówiąc, nie ma z Rosjanami dyskusji w takiej sytuacji. Dziękuję bardzo. Pani poseł Kruk. Ja chciałam zapytać, bo właśnie też tam już parę pytań padło, co prawda jeszcze do tych foteli i miejsca, gdzie pan był. Nie wiem, czy pan widział w internecie, pracowici internauci opracowali mapki, z którego miejsca były. Czy pan potwierdza, że pan był w tym miejscu, gdzie tam są tam te kolory, gdzie skąd film domniemany Koli, czy tam 1,24, skąd pan kręcił? Czy widziałem te opracowania takie właśnie, gdzie byłem, co widziałem, analizę, że tu jest płot, tu jest, jak oni to nazwali, sowiecka nagonka. To znaczy, to było na bazie zdjęcia satelitarnego. Na bazie, to było taki jak ja nazywam, miks jogurtowy. I to było na bazie zdjęcia satelitarnego z Google. I na bazie tego, co ja nakręciłem i na podstawie jeszcze tego trzeciego, nie pamiętam, bo był wywiad w Info z tym człowiekiem, który szedł za mną i na jego zdjęciach widać mnie, jak idę z kamerą. Tak. I to jest właśnie takie porównanie. No, akurat tu było pytanie, dokąd udało mi się dotrzeć akurat, może teraz. Znaczy właściwie i tak dla nas pewnie jest ten aspekt, że pan nie widział tych foteli z Włoch. I dlatego to mnie dziwiło, że... Bardzo no tym bardziej, że jakbym widział, to przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, żebym to nagrał. Tak. Tym bardziej, że właśnie starałem się w miarę możliwości, w miarę spokojnie tą kamerę prowadzić, nie robić chaosu, nie robić nerwowych rzeczy. I powiedzmy sobie, to jest ta cała część techniczna, nazwijmy to usterzenie i tak dalej, a część ta, gdzie był, jak nazwą, to jest ładnie punkt zero, czyli ta cała część tragedii była mniej więcej gdzieś w tym rejonie. To jest jednak spory kawałek drogi i nawet jakbym chciał przez tą ilość czasu, jaką miałem do dyspozycji, po prostu nie miałem szans. Przepraszam, emocji, ty pan mógł, może pani poseł jeden wtręt? Ale tylko się wtrącić, tak? Tylko. Rozumiem, że samolot nadlatywał, czy... ulegał katastrofie od naszej strony w tamtą, tak? Tak, to jest w głąb. To jest w głąb, tak? Ja jestem powiedzmy... Na... I pan idzie w tę stronę. Idę powiedzmy z kierunkiem tragedii, nazwijmy to nieładnie. Idzie pan z kierunkiem tragedii, tak? Tak? I oczywiście widzi pan ten wielki lej, który został przez ten samolot, no bo on przecież upadł i się przedziera. No to lej to... Uderza w ziemię. Raczej to jest wyorane, nie lej. Lej to by się kojarzył z tym po jakimś wybuchu. No ale wielki rów pan widzi. No tak, no to akurat niestety a samolot... gdzie jest ten rów? Który wyżłobi, bo ten samolot żłobi przecież w tym podłożu na pewno wielki rów. To jest oczywiście. No nie. Tu akurat właśnie jest też... To jest wiele ton, to jest kilkadziesiąt ton. Chyba z 80. Właśnie, no to wie pan, jak coś takiego upada w ziemię... To musi być dziura. I idzie te 100 metrów, przedziera się przez tę ziemię, no to musi wyżłobić wielki rów. On tu na pewno teoretycznie jest. Tak powinno być, tak jak na przykład po meteorycie, czy po czymś takim, coś w tym sensie. Nie, tu akurat jest też zastanawiające, że nie ma tego, powiedzmy, śladu rycia. Ale pan go widział, ten ślad? No, ja może nawet nie widziałem, ale proszę zobaczyć, że tu jest płasko. To niemożliwe. Niestety, ale prawdziwe. A rozumiem. Dobrze. Bo tu prawdopodobieństwo jest, rozmawiając z fachowcami wojskowymi, nie tyle, że nazwijmy to fachowo, nie lądował na brzuchu. O swoich wrażeniach. Tak, ten samolot wojskowi fachowcy na pewno się wypowiedzą, nie mam wątpliwości. Na pewno samolot, z racji tego, że był skrzydło pionowo w dół, nie lądował, tak się tak nazywa, na brzuchu. Czyli to, co pan wspomniał, że kadłubem wyrył jakiś odcinek drogi, że wgłębił się w ziemię, nie ma czegoś takiego. Czym uderzył? Uderzył skrzydłem i po prostu prawdopodobnie on koziołkował. No to są te doły koziołkowane. Są doły, ale nie, stosunkowo niewielkie. To nie jest typowe, powiedzmy sobie, jak samolot on doje na brzuchu, tak jak na przykład miało miejsce to w Kabatach, czy w jakichś innych miejscach, że jest to przeorane, powiedzmy nieładnie mówiąc, wgryzł się w ziemię. Tu nie ma czegoś takiego. Prawdopodobnie samolot koziołkował, dlatego jest tyle, w takiej odległości są szczątki od siebie. Rozumiem. Że jest część techniczna, która pierwsza, jaka uderzyła, kadłub jako duży poleciał prawdopodobnie dalej i nakrył się kołami. I tam właśnie była gro ludzi, którzy zginęły. Ale pan to mówi na podstawie własnych obserwacji, czy też już transponduje to, co... I nie, no, analizując to, że na przykład, jeśli samolot lądowałby na brzuchu, to przede wszystkim widziałbym kadłub. A że był albo skrzydło skierowane pionowo w dół, to znaczy, że musiał... A skąd pan wie, że skrzydło było pionowo w dół? No, ale pan... Byłem, widziałem.
A, widział pan, jak odleciał z pionowo skrzydła? Pionowo w dół miał skierowane skrzydło, dlatego widziałem zarys skrzydła i fragment kadłuba. A czy panie przewodniczący, bo ja nie skończyłam pytać, o właśnie tak, to jest moje pytanie. Tak, ale pamiętajmy ten fragment. Po to, o to, co się stało po tym nieszczęśliwym, a może szczęśliwym wyłączeniu kamery pół minuty wcześniej. I o tym pana relacji dzisiaj, co pan widział, a tym, co mówił pan zaraz po całym zdarzeniu, no i tym, co widzimy, jak pan nagrał na przykład Iła. Bo pan mówił po całym zdarzeniu, chyba że się mylę, że widział pan, a tym przeszkadzam, jeszcze się rozpraszam, że widział pan zarys samolotu, mały, tak, zgadza, wydawało się pan mały. Ja nie wiem w ogóle, na jakiej podstawie pan to ocenił, bo chyba tylko dźwięku ten ił, taka widoczność jest z pana kamery, też może się wydawać małym samolotem. No ale załóżmy, że takie miał pan intuicję, że mały, że z przechyłem na lewą stronę, tak pan mówił, tak? Tak? A dzisiaj słyszymy, że pan mówił, że pan widział spadający samolot. Znaczy ja rozumiem, że on tam potem widział pan, że spadł, ale czy pan widział spadający, bo pan tego tak nie określał. Pan słyszał dziwny dźwięk silników, przechylenie na lewą stronę, tak i potem jeden czy dwa wybuchy. Nie mylę się? Jeden. To akurat pozwolę sobie jakby sprecyzować, żeby to było dla wszystkich zrozumiałe. To, że samolot leci prawie po drzewach, to znaczy, że spada. Ja tak to rozumiem. To, że ma skrzydło pochylone w dół pionowo, to znaczy, że spada, bo zazwyczaj samolot ma skrzydła równolegle do ziemi. To, że za chwilę jest uderzenie, no to dla mnie, przepraszam, ja to rozumiem, że ten sam widziałem spadający samolot. To niech mi pan teraz wytłumaczy to właśnie pionowe skrzydło. To pionowo w dół. Pan to powtórzył już dzisiaj piąty raz, to pionowo w dół. Tak, podkreślam specjalnie, żeby nie nawiązując do tego, co pan... Ja zauważyłam, że pan podkreśla, aż tak zdecydowany co do tego pionowego przechyłu w lewo. Pan nie był zaraz po zdarzeniu i wcale się nie dziwię, no bo jakość filmu pokazuje nam, znaczy jakość, to co widzimy na filmie pokazuje nam widoczność. Pan mówi, że pan widzi zarys, wydaje się panu mały samolot. Jakim cudem w ogóle pan widzi, czy on w lewo, czy w prawo pionowo był przechylony? Pan patrzy z hotelu. Tak. I stojąc w oknie, w otwartym w oknie hotelowym, skąd moje tego? Przede wszystkim. Czy trzymam kamerę, czy trzymam na przykład, nie wiem, butelkę z piciem, czy na przykład cokolwiek w dłoni, to już to wydaje mi się, że w tym momencie jest to mniej istotne. Ale jeśli właśnie podkreśliłem, że widziałem tylko i wyłącznie zarys skrzydła skierowanego pionowo w dół. Stąd moje przekonanie, że był to mały samolot, bo jeśli widzę tylko skrzydło, nie widzę kadłuba, to w tym momencie nie miałem świadomości, że to, jakbym zobaczył, bo widoczność była zdecydowanie lepsza, to wtedy bym zauważył, że to jest biały samolot z polskimi znakami rozpoznawczymi. Ale proszę mi wytłumaczyć, to się zmieniło w aurze, czy ta mgła się rozproszyła w niektórych miejscach? Mówiąc najprościej, była, nazwijmy tak, to... Tak jak widzieliśmy, panie redaktorze, nie, panie... Montażysto. Może być po imieniu. Bo my widzieliśmy Iła, duży samolot. Słyszeliśmy. No właśnie. A gdzie ja tam byłabym w stanie to jego skrzydło zobaczyć, w które stronę na przykład? I już pani spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Otóż mianowicie, i nie wiem, czy zwróciła pani uwagę, że akurat kamera, która rejestrowała nadlatującego Iła, była skierowana lekko w prawo, nad budynek. Tu musiałam akurat w tym momencie się podeprzeć i zupełnie w inną stronę. Ja stojąc przez okno patrząc, mój wzrok był skierowany prosto na drzewa, które były przed lotniskiem Siewierny. A tam, gdzie jest szosa, gdzie jest wiatr, jest większy ruch powietrza, po prostu ta mgła była lekko przewiana i mówiąc nieładnie, ten samolot, który niestety spadał, trafił, nazwijmy to, w dziurę w tej mgle. No jakie pan chyba rzeczywiście przypadki dotyczące... Pani wybaczy, to trzeba do kogo innego zapytać, dlaczego miałem taki przypadek. Wyłączona kamera i nagle rozwiewka w mgle i pan zobaczył właściwe skrzydło. Mamy odpowiedź. Nie, zobaczyłem skrzydło, to nie było właściwe, bo... Co się stało? To trudno powiedzieć, że to było właściwe, że było konkretne, czy ten, czy tamtego. To jest jasne. Pan relacjonuje nam, co widział. Ja w tym momencie... O to chciała mi...
tak od to akurat trudno abstrahować i powiedzieć, że widziałam akurat to skrzydło, ale dlatego pamiętam to jak dziś, że było to skrzydło i podkreślam, nie wiem po raz który, nie będę robił kresek, bo to nie o to chodzi, podkreślam, że ten samolot nie leciał równolegle do ziemi, tak jakby tutaj pan przewodniczący skórował, że powinno być to przeoranie ziemi. I to właśnie dlatego też mi to zdziwiło, dlaczego jest to tak rozrzucone to wszystko. No ja szkoda, że nie liczyłam, ale wielokrotnie powtórzył pan. I to jeszcze powtórzył zupełnie maniakę, że śladów na ziemi. Ostatnie krótkie pytanie. Tak, bardzo proszę. Do tego jeszcze pan przewodniczący. Tak, bardzo proszę. Proszę. Nie, bo myślałam, że pan przewodniczący tego aspektu. Jak nie, ja tylko krótkie pytanie o siódmego. Pan był siódmego. Proszę? Pan był siódmego również, prawda? Tak. A jakim samolotem przyleciał premier Tusk? Dużym. Konkretnie? Tu polewałem przecież. Dobrze, rozumiemy. Wie pani, przyznam się szczerze, że akurat nie za bardzo rozumiem podtekstu pytania, ale to jest pani Paweł i pani Wola, ale ja na dobrą sprawę nie wnikam czasami w takie szczegóły, czy to był samolot IU, czy to był Tupolew, czy to był jak i tak dalej, przyleciał samolot. Jako dokumentarista do później mam właśnie zwyczaj uzupełniania pewnych wiadomości. I stąd właśnie akurat to, co się może... Tym razem jeszcze bardziej mnie pan zadziwił, bo nie tylko, że jako dokumentalista, ale dosyć taki charakterystycznym doświadczeniem, bo doświadczenie Kopernika, no musi pan przyznać, jest wyjątkowe, które pan posiada, znaczy ja mówię filmowania. Będzie. Myślę, że... Znaczy Kopernika nie filmowałem, byłem tylko przygodnym świadkiem jadący na rowerze. No, to wszystko jedno. Był pan świadkiem. To jest mimo wszystko tak wyjątkowe doświadczenie, że to, co pan mi mówi w tej chwili dużym, małym samolotem, no to chyba chce pan, ja nie wiem. No dobrze. Pan się zastanawia nad podtekstem. Pan się nikt nie zastanawia, my pytamy. Pan rozumiem. To jest pani prawo odpowiadać, moje jest analizować. To wszystko. Nie miałam podtekstu, zapytałam, dostałam odpowiedź. Proszę uprzejmie. Tak, więc dziękuję najmocniej. Co wiem, poseł. To powiem, to umiem, to zrobię. Pani poseł Rafalska, proszę bardzo. Pierwsze pytanie szczegółowe, drugie natury bardziej ogólnej. Otóż chyba po minucie kręcenia tego filmu było ujęcie i bliski kadr na czarną skrzynkę. Czarną skrzynkę, która się okazuje pomarańczową skrzynką. Ja gdybym widziała to pewnie nie wiedziałabym, że akurat to jest ta czarna skrzynka. Więc jakby... Zdumiewająca jest ta łatwość, to, że tak szybko pan znalazł tą skrzynkę, natomiast Rosjanie na to potrzebowali aż wielu godzin, bo o godzinie 16 chyba podano informację o znalezieniu czarnej skrzynki. Następna wątpliwość przy naszych tu rozważaniach o oleju, o tym, w którym miejscu pan stał, może moja wiedza na temat katastrof jest zupełnie laicka, ale wydaje mi się, że wyobrażałabym sobie, że ta skrzynka powinna znajdować się bliżej wszystkich pozostałych części samolotu, bo rozumiem, że mamy tylko skrzydło, prawda, i niewiele tych pozostałych fragmentów z samolotu, więc dla mnie to jest zdumiewające miejsce, w którym znaleziono tą czarną skrzynkę, ale to być może specjaliści musieliby na ten temat powiedzieć. Ja też nie znajduję wyjaśnień, wytłumaczeń, dlaczego tą skrzynkę aż tyle godzin poszukiwano, albo dlaczego podano godzinę 16 jako tą godzinę znalezienia i dlaczego ta skrzynka akurat też była w tym miejscu. I to pytanie natury bardziej ogólnej jest tu, pan już pewnie dobiega nasze posiedzenie do końca. Proszę mi powiedzieć, jak był pan przesłuchiwany dla potrzeb raportu Komisji Millera? Nie byłem przesłuchiwany przez Komisję Millera. Nie składał pan wyjaśnień? Nie. Nie. Minister Miller nie oczekiwał? Nie. Nie był pan poproszony, tak ważny nie. Świadek? Nie. Ani Rosjanie, ani Komisja Millera nie zaprosiła mnie na spotkanie. No to można milczeniem skomentować w takim razie taką sytuację, że osoba, która była, która miała wiedzę, która filmowała bezpośrednio, była tam na miejscu, nie jest jako świadek, no ale to już nie pana wina. Bez komentarza to pozostawiam. To dla ułatwienia pozwolę sobie od końca. Otóż mianowicie, ani Rosjanie na miejscu w Smoleńsku, ani Rosjanie z Komisji Nadmitomakowskiej, ani służby polskie, powiedzmy Komisja Millera. Jedyne, co miałem możliwość
nie wiem, czy możliwość, obowiązek, czy konieczność. Składałem dwukrotnie wyjaśnienia w prokuraturze wojskowej, czyli raz w prokuraturze wojskowej takie dłuższe, drugie było uzupełniające, jak może to komuś się wydać dziwne, wspomniałem sobie w kamerze, jak się wywołuje datę i godzinę, bo chodziło o uzupełnienie, żeby chodziło o uściślenie czasu. Następne pytanie dotyczące tych nieszczęsnych czarnych skrzynek. Dlaczego Rosjanie dopiero tak późno je znaleźli? Nie potrafię tego powiedzieć. Następna sprawa, dlaczego ja znalazłem? Nie wiem. Może akurat tak miało być. Dlaczego akurat jedna jest tu? W sumie z tego, co ja pamiętam, z mojego skromnego doświadczenia i wiedzy, w ogóle w samolocie są dwie czarne skrzynki. Jedna jest z tyłu, druga jest z przodu, a w polskim Tupolewie jeszcze była trzecia. To trzecie urządzenie, które najwięcej Rosjanom sprawiło kłopotu, bo to są akurat typowe, powiedzmy sobie, czarne skrzynki rosyjskie, a tamten rejestrator był polski. Dlatego oni mieli problemy z nim. I dlaczego akurat oni tego nie potrafili znaleźć i tak późno podali? No, nie potrafię na to pytanie powiedzieć. Nie mam na tej podstawie żadnej informacji ani wiedzy, no niestety trudno mi na ten temat cokolwiek powiedzieć. Mogę jeszcze dopytać, panie przewodniczący. Bardzo proszę, bardzo proszę. Rozumiem, że Rosjanie sprawdzili, jak pana przytrzymali, co pan ma w kamerze. Nie sprawdzili. Nie sprawdzili. Nie. A w takim razie... Nie proszę mnie pytać dlaczego, bo nie wiem. Nie, ale to już nie zadaję tego pytania, ale dziękuję za odpowiedź. A w takim razie czy komisja, czy minister Miller zwrócił się do pana na przykład o udostępnienie pełnego materiału, bo ja rozumiem, że mogła się zdarzyć sytuacja, że część materiału była ujawniona, upubliczniona z różnych powodów. Ktoś miał materiał, który w danym momencie na przykład no, uznałby za niewartościowy, ale podczas śledczych działań mógłby być istotny. Czy zwrócono się do pana z prośbą udostępnienia pełnego materiału, które pan nakręcił podczas pobytu w Smoleńsku? Już proszę uprzejmie, panie, udzielam informacji. Otóż mianowicie na wniosek prokuratury wojskowej, mam na to pokwitowanie, poproszono mnie o wydanie wszystkich materiałów, które zarejestrowałem w Smoleńsku. Materiały miały służyć właśnie do analizy tego całego zdarzenia. Zostało to najpierw robione przez jakieś biuro, jakieś tam fachowe chyba policji, później wzięło się za to ABW. I prawdopodobnie czy od ABW, czy, ale już powiedzmy sobie, nazwijmy to roboczo, od strony prokuratury, materiały prawdopodobnie trafiły do Komisji Millera i do wszystkich służb, które były zainteresowane. Oprócz tego kopię swojego materiału filmowego dałem, to się nazywa Wojskowa Komisja do Badań do Wypadków Lotniczych. Tu na Bemowie jest taka tam jest i tam były moje kopie moich materiałów, w czysty materiał, bez daty godziny i później doniosłem dwie płyty właśnie z datą i godziną. I to być może to akurat jest albo... Państwowa Komisja i Komisja Badania. Jest państwowa, druga jest Komisja to Badania. To może dla ułatwienia, żeby nie mylić pojęć. I na pewno trafiły moje materiały, kasety oryginalne do prokuratury wojskowej i do prokuratora Janusza Sej. Janusz Sej, major zresztą w tej chwili. I kopie moich materiałów, jakiekolwiek służby radzieckie czy rosyjskie, nie miałem z nimi żadnych kontaktów, oprócz tego, co było na lotnisku. Nie miałem też żadnych problemów z wyjazdem ze Smoleńska. Żadne służby graniczne, jakiekolwiek, nie miały do mnie jakichś, nie wiem, czy zastrzeżeń, czy wątpliwości. Normalnie, może to się wydać dziwne, spakowaliśmy sprzęt, bo skończyliśmy naszą pracę, siedliśmy do pociągu, wróciliśmy do Warszawy. Żadnych problemów, żadnych przesłuchań, żadnych konfliktów, ani później, ani do tej pory. No, wie pan co, ja patrzę na to nie z punktu widzenia tylko problemu, tylko z punktu widzenia rzetelności prowadzonego śledztwa. Bo z jednej strony można powiedzieć, że to świetnie, że oni tego nie sprawdzali, ale też jakby pomijanie w ogóle tego elementu można traktować jako brak pewnej rzetelności. Bo ja nie mówię tu o zatrzymaniu i o utrudnianiu, ale o tym, żeby zebrać dla udokumentowania tego, co się działo tuż po katastrofą, albo wszystkie inne, zupełnie jakiś przechodzień, mogło być coś przypadkowo też kręcone przez osoby zupełnie jakieś inne, więc jakby w tym sensie również mówiłam, niekoniecznie zakładając, że musiało być działanie ze strony rosyjskiej, które miałoby na celu przywłaszczenie tego materiału. To jasna uwaga. Bardzo proszę, poseł Kozak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam trzy krótkie pytania. Pierwsze dwa dotyczą jakby uściślenia czasu. Ja jeszcze wrócę do tego, co pan widział przez okno hotelu, czyli interesowałoby mnie właśnie w uściśleniu czasowym, ile czasu trwał ten dziwny ryk silników samolotu łącznie z wybuchem. Jakby pan mógł to określić czasowo, to pewnie to były sekundy. Druga sprawa, interesuje mnie też, ile czasu, mniej więcej oczywiście, bo pan dokładnie tego nie powie, minęło od końca nagrania do momentu, kiedy pan już włączył kamerę na miejscu katastrofy, czyli kiedy był już nagrywany ten film. I trzecie takie pytanie dotyczące, to już pan powiedział, że pan przekazał część materiałów, też bym chciał to uściślić, czy były to materiały z dnia katastrofy, czy były to też materiały związane z wizytą premiera Tuska, czy pana zdaniem mogły się tam znajdować na przykład nagrane elementy infrastruktury lotniczej, czyli nie wiem, stan lamp, radiolatarnie, czy to, żeby to można było porównać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I tak, dla ułatwienia oczywiście spróbujemy od końca. Na tej kasecie poprzedniej, nazwijmy to, z wizyt premierów, tam nie ma żadnej możliwości i nie było nagrane jakaś, powiedzmy, części techniczne, nazwijmy, lotniska, choćby z tego względu, że wszystko jest za drzewami. Czyli z mojego punktu, powiedzmy, obserwacyjnego, czy z mojego punktu, powiedzmy, gdzie miała możliwość być, nie ma możliwości zobaczyć jakiekolwiek urządzenia lotniskowe. Czy lampy podejścia, czy jakiekolwiek inne urządzenia, bo jest to typowe działanie, bo po prostu Rosjanie wszystko zadrzewiają. I następna sprawa, ile minęło czasu? Tu mamy 8.49, tam była 8.30, mniej więcej od 6 do 7 mniej więcej minut od momentu, ile trwało, znaczy od momentu, powiedzmy sobie, wyłączenia kamery, a włączenia jej ponownie. Ile trwało i mniej więcej od momentu usłyszenia tego dźwięku, no to trzeba by... 121, 122, 123, 124, do 4 sekund, do 5 to jest wszystko. Jeśli samolot leci z prędkością ponad 200 km na godzinę, pokonanie tego odcinku, to jest, powiedzmy, nawet niech będzie, trzymajmy się tej wersji, 400 metrów, no to jest chwila, moment. Bo to przecież z racji tego, że jak może ktoś wie, może akurat nie, im gęściejsze środowisko, dźwięk się rozchodzi szybciej, to mogło być tak, że na przykład zakładamy, że samolot był 500 metrów ode mnie, a z racji tego, że gęstość środowiska, wydawało się, że on jest bliżej. Tak jak na przykład krzyczy się przez jezioro na przykład i po drugiej stronie jeziora słychać, jakbyśmy byli blisko. Tak więc zanim to usłyszałem, to prawdopodobnie ten dźwięk oczywiście narastał, bo to było podejście. Też było zastanawiające, dlaczego samolot ląduje z wiatrem, a nie pod wiatr. Ale to już jest inna rzecz, to sprawy lotniskowe, to oni to wiedzą. Tak więc od momentu usłyszenia tego dziwnego dźwięku do momentu nawiedzonego tragicznego, czyli słup ognia, to nie więcej niż 5 do 6 sekund. Czy na wszystkie pytania odpowiedziałem, czy nie coś ominąłem? Ja to uzupełnię. A czy pan może określić odległość między swoim miejscem przebywania a tym skrzydłem w dół, które pan zobaczył? To jest mniej więcej niż 400 metrów według GPS-a. Aha, już pan to wie po prostu, tak? Nie, bo byłem, następnego dnia sprawdziłem. Rozumiem. To było małe skrzydło od małego samolotu? No nie, no to było dość spore skrzydło. Aha. Jeśli ono miało wysokość mniej więcej porównywalne z wysokością drzew, a drzewa mają jakieś 10 do 12 metrów. Tak, bo chodzi mi tylko o to, że miał pan jasność, że to jest tak, wielki samolot. Tak, bo akurat, porównując wysokość drzewa i że akurat to skrzydło, to powtórzę akurat, co się komuś może nie podoba, było pionowo w dół. To skrzydło prawie, że leciało na wysokości, koniec skrzydła na wysokości szosy. Mhm. Ta nawet był akurat na naszych materiałach z info powinno być, było na tego, że było widać trociny i tak zniszczonego drzewa wcześniej, który nad tym. Dlatego podkreślam to po raz kolejny, żeby dać uzmysłowić, że to był wielki. Że był wielki, że to by miał, skrzydło było co najmniej wielkości drzew. Czyli nie była to awionetka, nie było to jakiś tam, na pewno nie był to Iłuszyn, bo jeśli byłaby eksplozja, to podejrzewam, ten hotel zmiotło i zmuchnęło. Dlatego był to, nazwijmy to, średniej wielkości samolot. Co najmniej 15 metrów musiało mieć skrzydło. Dobra, dzięki, przepraszam za wtręt. Pan coś jeszcze? Jeżeli nie, to pani poseł Wróbel, proszę bardzo.
Ja bym chciała jeszcze dopytać, bo pan wspomniał, że w hotelu słyszał coś w rodzaju wybuchu, widział słup ognia. Tymczasem na filmie my nie widzimy, obserwując wrak, nie widzimy tych śladów ognia. Więc mam pytanie, gdzie one się pojawiły, której części samolotu dotyczyły? To jest pierwsze pytanie. Nie mam pojęcia. Czy może pan to doprecyzować? Nie. Z mojego punktu obserwacyjnego, jakim było okno hotelu, tym bardziej, że jak wspomniałem, jest to teren zadrzewiony. I zresztą to na materiale widać, nie potrafię powiedzieć, w którym miejscu na przykład, czy to było w miejscu, tutaj gdzie zaczyna się część usterzenia, czy to w miejscu dalej, czy tam gdzie są te drzewa, gdzie jest fragment, gdzie część tych drzew się pali. Nie potrafię tego powiedzieć, w jakim miejscu nastąpił ten wybuch. Można być to prawdopodobieństwo, zaraz może uda nam się do tego miejsca dojechać. Że prawdopodobnie są jakieś ten komputer widzimy nie lubi. I może się uda wrócić. Że jest duże prawdopodobieństwo, że moment tej eksplozji, ewentualnie wybuchu, to jest tu, gdzie się palą te drzewa. To jest tylko przypuszczenie, hipoteza. Z mojego punktu obserwacyjnego, czy tego punktu, którego akurat patrzyłem, nie mam możliwości stwierdzenia, jaka część samolotu eksplodowała, w którym to miejsce eksplodowało, czy to było więcej bardziej w lewo, bardziej w prawo, czy to na przykład eksplodował kadłub, chociaż nie, bo paliwo jest w skrzydłach. Tak więc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Chciałabym zapytać się o zachowanie strażaków, bo to, co pan powiedział, było dość szokujące. Pan stwierdził, że tempo pracy strażaków utwierdzało pana w przekonaniu, że samolot był pusty, że to nie był samolot prezydencki. Taka była pańska sugestia. Jak rozumiem, osoby, które pan zastał na lotnisku, nie miały wątpliwości co do tego, z jakim samolotem mają do czynienia. W tego typu przypadkach najpierw się szuka ciał, najpierw się szuka ludzi. Czy w tym pierwszym momencie pan widział kogoś, kto by szukał ludzi? Ani bezpośrednio, w tym sensie patrząc, jak to się mówi ładnie, na własne oczy, chociaż to jest banał, ale podpieram się cały czas moim tym zarejestrowanym materiałem. To widać, że ci Rosjanie, strażacy rosyjscy, specjalnie jakoś nie robią tego zbytnio nerwowo. Owszem, gaszą, no bo gaszą. I dlaczego na przykład nie było tego typowego pośpiechu dla ogromu katastrofy? Niestety nie potrafię na te pytanie odpowiedzieć. Jako skromny dokumentalista tego, co akurat było, się zdarzyło. No akurat ja mogę powiedzieć, co widziałem, po czym chodziłem lub czego dotykałem na przykład. Tym bardziej, że też było zastanawiające, że na przykład części, do których dotykałem, mówiąc nieładnie, nie śmierdziały paliwem. Chociaż powinny. Nie śmierdziały? Nie. Ta część, która na przykład widać co w dłoni, co ją odkładałem, żeby się pan o nią... Pan ma świadomość, że to jest relacja drastycznie odmienna od wszystkich innych pozostałych. No, z prostej przyczyny, bo już mówię dlaczego. Bo na przykład jak ktokolwiek jeździł, kiedy jeździ samochodem, tankuje czasami samochód, to te opary z tego zbiornika lezą i to ten zapach jest jaki jest. Ale przecież tam było co najmniej 10 ton paliwa. Jeśli by te opary się unosiły, nawet zakładając, że miałbym naprawdę ciężki katar, to sam zapach, wdychając opary, powinien mi zaszkodzić, ewentualnie naprawdę nawet wręcz zwalić z nóg. Bo to nie jest kanister, to nie jest tego, to jest 10 ton. To jest 10 tysięcy litrów albo więcej. To powinno to nawet biegnąc tam, nawet słuchać, owszem, oddech był nerwowy, taki zmachany, ale nie przecież sam fakt, że przecież to te opary powinny eksplodować, bo to jest nafta lotnicza, to jest lekkie paliwo lotnicze. Nie było tych oparów, w sensie takim, nie miałem żadnych problemów ani zdrowotnych, nie bolała mnie głowa, nie miałem problemu z oddychaniem. Czy na przykład jak przy dużym zatruciu nie było czegoś takiego, co nazywa się wymioty. Tak więc to też jest było zastanawiające, dlaczego tego nie ma. I stąd moje przekonanie, że ten samolot po prostu miał, powiem ładnie, symboliczną ilość paliwa, wylądował, bo musiał. Później musiał nakład gdzieś polecieć.
Tym bardziej, że widać po samym tym miejscu zdarzenia, że to powinno płonąć żywym ogniem. Tak jak na przykład miało to miejsce w Kabatach. Że tam oczywiście był większy samolot i więcej tego paliwa, ale tu mimo wszystko. Jednak 10 tysięcy kilogramów paliwa, no to powinno być pożar taki, zdaj Boże zdrowie. Tym bardziej, że te opary, albo nawet w najgorszym przypadku dym z tego, z tych oparów, czy jakby się to zapaliło, powinno być to duszące. A tu nic jakoś takiego nie było. Sam fakt, że pomijając inne dolegliwości zdrowotne, nie mam zdrowości ani bólu głowy, ani nie miałem kłopotu z płucami. Czy widział pan ratowników poza strażakami? Czy widział pan ratowników na miejscu? Lekarzy, pielęgniarki? Widziałem tylko, jak wspomniałem wcześniej, wyjeżdżające karetki, nieśpieszne, nie ma tego, ale żeby na przykład powiedzieć, czy widziałem służby medyczne. Służb medycznych nie, ale na pewno widziałem i to potwierdzam, byli specjaliści od saperzy. Nie pamiętam, czyli taki charakterystyczny znak na samochodzie, czyli na pewno była takaś grupa takiego, nazwijmy to, roboczo rozminowania, czy coś podobnego. Pirotechnicy, bo właśnie brakowało mi tego określenia. Ale żeby służby było, bo to jest taka typowy widok, na przykład dużej ilości karetek pogotowia, biegających sanitariuszy z noszami albo coś podobnego, czy jakieś służby medyczne, co jak często widać się, jak się namontowało tych materiałów w życiu, trochę się napatrzyłem. I nie było czegoś takiego, że właściwie... Proszę mi wybaczyć, że dopytam. Czy pan mógłby powiedzieć, czy zaobserwowanie przez pana tego samochodu, czy tego zespołu, nazwijmy to pirotechnicznego, miało miejsce w pierwszej fazie rejestracji przez pana tego zdarzenia, czy w ostatniej fazie? No bo to jest różnica 10 minut. W żadnej fazie, to było w tym momencie, przepraszam, nie dokreśliłem, może stąd nieporozumienie, jak już byłem zatrzymany na miejscu, gdy byłem tam na płycie lotniska, w miejscu, powiedzmy tam, gdzie byli polscy dziennikarze i gdzie był wjazd i wyjazd, znaczy brama, taka furta wielka, to na filmie mgła było widać. Czyli to jest obserwacja nie dotycząca nikogo, kogo pan widzi w trakcie robienia filmu. To już jest po fakcie, to jest bezpośrednio tego nie w żaden sposób rejestrowane, bo owszem, miałem telefon z możliwością rejestrowania, ale wolałem nie ryzykować, bo jak już narozrabiałem, to już wolałem się nie pogrążać. Czyli rozumiem, że tuż po katastrofie pan widział tylko dwóch strażaków, tak? Znaczy więcej niż dwóch, bo to akurat na moim materiale widać, że było nie więcej niż pięciu. Później ale przyjechał... ja mówię o tym pierwszym momencie. Pan wspomniał o dwóch osobach. A tam, gdzie pojawiają się na filmie te języki ognia, czy tam pan kątem oka widział, bo rozumiem, że nie był pan bezpośrednio w tej części lotniska, czy pan widział jakieś fragmenty samolotu? Czy pan mógłby je opisać? Przepraszam, nie za bardzo nie rozumiem pytania. W dalszym planie, bo ja pytałam o ogień, prawda? Zadziwiające jest to, że te fragmenty, które pan sfotografował, nie noszą śladów ognia. Natomiast gdzieś tam w oddali takie ognisko się pojawia, widać wyraźnie ogień. Czy w tej okolicy widział pan jakieś ślady samolotu? Czy mógłby pan je opisać? Myślę, że w tym sensie ślady samolotu, to czy o co chodzi? Część. Części to jak widać na materiale, widać właśnie część silnika, część kadłuba, część ustrzeżenia. Ja mówię o tym drugim planie, tam gdzie... Znaczy w głębi jakby. W głębi to widziałem ten charakterystyczny jakieś wybrzuszenie i nad tym koła. I tam właśnie do tego, idąc właśnie po lewej stronie tym lasem, chciałem do tego miejsca dotrzeć, bo tam prawdopodobnie był kadłub, no bo wiadomo, jak koła, no to wiadomo, że tam coś musi takiego być. Niestety nie miałem możliwości dotrzeć tam, być może dobrze, bo bym być może musiał być świadkiem jeszcze większej tragedii, po prostu widziałbym ludzkie szczątki, a to nie jest rzecz, którą chciałbym się wspomnieć. Ale nie zrobił pan zdjęcia, ujęcia? Nie, po prostu nie miałem szans na to, bo to było raz, że było daleko, nawet jak musiał zrobić na tak zwanym zoomie, ale wolałem tego nie robić. Bo ja pytam nie przypadkiem, przepraszam, że przerywam, ponieważ w YouTubie są też takie ujęcia przypisywane pana filmowi, które pokazują podwozie, te koła, odwrócone koła samolotu. Dlatego tylko o to pytam. Czyli takie ujęcia
przypisane panu nie są zgodne z prawdą. Żałuję niestety, nie dotarłem do tego miejsca i nie miałem możliwości. Zresztą widać na tym fragmencie materiału, że nie ma zarejestrowanego tego miejsca ani tych elementów, a tym bardziej, że jakby chcieć jak najbardziej, jak najdłużej rejestrować. No wydaje mi się, że jakbym miał taką możliwość, zapewne bym to zrobił. Ale mogłoby być domniemanie, że pan później, kiedy jakoś tam pan rozwiązał problemy ze służbami, że pan później jeszcze coś fotografował i na przykład stamtąd pochodzi to ujęcie. Ja mówię tylko o ewentualnym domniemaniu, nie swoim opinii w żadnym wypadku. Żeby nie miałem tak zwanych środków technicznych. Jasne. Bo zostało mi wszystko zabrane, to jest raz, a tym bardziej tak jak zostałem, bo widać, zabrane z miejsca zdarzenia. I nawet jakbym chciał, na przykład po, nazwijmy to, uwolnieniu czy wypuszczeniu, i nie miałem najmniejszych szans choćby nawet z daleka zobaczyć, bo to jest odległość nawet kilkaset metrów od tego miejsca zdarzenia, gdzie zostałem wywieziony. Jeśli reporterzy, którzy tam czekali, nie widzieli, co się stało, to tym bardziej ja tam będący, mimo tego, że miałem inną możliwość, inne doświadczenie, nie miałem szans tego zobaczyć. To, że widziałem to między innymi idąc w tamtym kierunku i widziałem to jadąc samochodem, tym nazwijmy to łazem czy tam gazikiem, jak byłem wywożony po zatrzymaniu, no to wtedy akurat tak, ale niestety żadnej możliwości rejestracji nie miałem. Znaczy miałem telefon z możliwością, z kamerą, ale wolałem nie ryzykować, no bo jednak prowokowanie OMON-owców to nie jest wesoła zabawa. Ja dziękuję. Inaczej się nic takich po prostu nie robi, choćby jak się już padło w kłopoty, to się ich nie pogłębia. Staram się tak robić. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Bardzo proszę, pan poseł Chłopek, potem ja jeszcze będę miał jakieś tam dwa drobne pytania. Proszę, proszę pana, przed kilkunastoma minutami wyraził pan zdziwienie, cytuję, zdziwiłem się, dlaczego samolot ląduje z wiatrem. Kiedy pan uświadomił sobie kierunek wiatru, bo to jest dość istotne, jeśli chodzi o pańskie poprzednie ustawienie kamery w oknie, jakby się pan spodziewał podchodzenia samolotu z tej strony, z której pan się potem dziwił, że akurat podchodzi z wiatrem? Już postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Otóż mianowicie, skąd wiedziałem, że z tego kierunku, tak jak wcześniej wspomniałem, dwa dni wcześniej lądowały samoloty z premierami. Przepraszam, to w tym momencie, jak jest słoneczna pogoda, nie potrafię stwierdzić, z którą strony wieje wiatr. Jak widzę mgłę i przesuwającą się mgłę w pewnym kierunku, to łatwiej mi jest zdefiniować na zasadzie pewnego wiatrowskazu, z której strony jest ten wiatr. A z mojego skromnego doświadczenia wiem, że zazwyczaj samoloty lądują pod wiatr, żeby mieć dodatkową siłę nośną. I to też było zastanawiające, dlaczego on ląduje z wiatrem. To kiedy pan sobie uświadomił kierunek wiatru? Jak patrzyłem na przesuwającą się mgłę w kierunku lotniska, czyli z kierunkiem zgodnym z lądowaniem. No bo jak patrzy się przez okno, to mniej więcej się widzi, jak ta mgła się przesuwa. Łatwiej jest zaobserwować to bezpośrednio, nie przez szkło kamery. I nie zasugerowało to panu ewentualnej konieczności zmiany ustawienia kamery? W ogóle nad tym temacie się nie zastanawiałem, bo wie pan, co innego, refleksja po czasie, dlaczego samolot ląduje z wiatrem. Ja nie jestem fachowcem lotniczym, jeśli tam przecież na lotnisku powinni być fachowcy, bo być może byli, jakiego rzędu, to trudno powiedzieć, ale oni wiedzą, z której strony ma lądować samolot, a nie ja, a że akurat mnie to dziwi, mnie wiele rzeczy dziwi na przykład, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, no ale to moje zdziwienie, pan wybaczy, ale to niewiele ma wspólnego z tym rzeczywistością, dlaczego samolot ląduje z wiatrem albo pod wiatr. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam naprawdę drobne pytanie, jeżeli będziemy pana dłużej dręczyli. Czy pan robił nagranie lądowania samolotu pana premiera Tuska? Tak, też kamera między stała w tym samym miejscu, w podobnym miejscu w tym samym... I premiera Putina. Premiera Putina, tak. Czy pamięta pan, jaka była odległość czasowa między tymi lądowaniami? Żałuję, ale nie. Ale ta taśma jest dostępna, telewizja była, posiada. Była, zabrali. To jest ta taśma, która poszła na tak zwany żer wtedy, co... Bo nie mam tej właśnie taśmy, nie mogę jej znaleźć w swoim achowym. Być może to jest ta taśma, którą oddałem Nie. Panie redaktorze, montażysto. Montażysto. Jakkolwiek chciałby pan się nazwać. Przecież to jest trzy dni później.
Przecież to jest 3 dni później, przecież to jest relacja, którą pan robił dla telewizji i na pewno tak samo jak tę relację natychmiast pan przekazał w telewizji, tak samo tamtą na pewno pan natychmiast przekazał w telewizji. Nie, przepraszam, nie mylmy pojęć. To, że nagrywałem lądujące samoloty premiera Tuska i Putina, to jest treve privé, czyli moja prywatna rzecz dla własnego użytku. Rozumiem. A że przepraszam za nieporozumienie. Zdarza się, może akurat nastąpiło pewne niedomówienie czy jakaś niejasność. I dlatego mówię, że prawdopodobnie ten materiał trafił. I miał ją pan przez cały czas z sobą po prostu w kieszeni? Nie, no bo ona leżała akurat w pokoju. I prawdopodobnie jest to zwyczajny zbieg okoliczności, że akurat wziąłem tą kasetę. Rozumiem. I akurat mówię, dlatego powtarzam, że żałuję, że nie potrafię powiedzieć, bo nie mam tego udokumentowanego, a wiem, że robiłem. Dla potrzeb, powiedzmy sobie, nazwijmy to, zawodowych, z tego co wiem, nikt tego lądowania od tej strony nie robił. Z tego, co wiadomo, bo o tym nie przypominam sobie, bo akurat nie. To byłoby ciekawe. No, byłoby ciekawe. Dojdziemy prędzej czy później. Prędzej czy później, bo podejrzewam, że tak, ale z tego, co pamiętam, bo montując materiały dla wiadomości czy dla info, bo wszystko jedno dla kogo, dla potrzeb właśnie firmy, bym raczej pamiętał, że takie ujęcie było. Raczej, jeśli już, to było samo wychodzenie z samolotu typowe, nazwijmy tak ładnie, nazwijmy to takiego żargonowo oficjałka. Że raczej jest mało prawdopodobne, żeby któryś z kolegów operatorów chciałby mu się postawić kamerę i tak jak ja czatować, czy ewentualnie wyczekiwać. Proszę pana, dokumenty i dobre wiersze nie giną, naprawdę. I dobrzy ludzie też. Naprawdę. A teraz drugie pytanie. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że oficjalna komisja stwierdza, najpierw pani Anodina, następnie przede wszystkim uwagi polskie do komisji pani Anodiny, że pierwsze służby rosyjskie przybywają na miejscu godziny 10, katastrofy godziny 10.55, czyli 5 minut, a dokładniej 6 minut po panu. Takie jest dokładne ustalenie z raportu polskiego ze strony 58. Dokładnie. A co oznacza, że powstaje pytanie, kim byli ludzie, których pan tam widział, którzy byli strażakami, jakimiś oficerami i tak dalej. Z jakiej jednostki, z jakiego zespołu, skąd oni pochodzili, skoro mamy stwierdzenie, że faktycznie jako pierwsza na miejsce wypadku przybyła jednostka PC3 o godzinie 10.55. To jest dopiero 14 minut po wypadku. Więc skąd pochodziły służby, które pan widział? To jest pytanie, to nie jest pytanie do pana tak naprawdę, bo ja rozumiem, że pan po prostu rejestrował to, co pan widział. Po prostu, najzwyczajniej, a tym bardziej, że na moim skromnym materiale, może nie skromnym, na tym krótkim materiale, widać, że o tej, powiedzmy, 8.52 czy 53 już są jacyś ludzie, strażacy, czy to faktycznie byli strażacy, czy mówiąc nieładnie z piosenki, że to byli przebierańcy, czy po tego, trudno mi powiedzieć, ale na przykład ten PSO raczej był prawdziwy, bo się wylegitymował. Czy to było oboryginalne? Czyli strażacy, nie strażacy, ale służby były. Bo służby to były. Pana zdanie o służbach rosyjskich znamy i... No zresztą widać, tak. Napisany pożarny, tam ten skrót po rosyjsku, służba, ta straż pożarna, mówię po naszemu. No. Czy to, faktycznie to były te właściwe służby? Czy może Rosjanie na przykład inaczej rozumieją pojęcie służb? Może jeszcze, służby... Ja rozumiem, tak, jeszcze, to no, niestety trzeba zapytać. Jeszcze jedno pytanie. Pan sobie z pewnością zdaje sprawę z tego, że przy wszystkich problemach, różnicach, dopytywaniach, które mogły być nieprzyjemne, za co bardzo przepraszam w imieniu nas wszystkich, jeżeli pan odczuł jakikolwiek dyskomfort, pan zdaje sobie sprawę z tego, że to nie była naszą intencją, tylko dochodzenie do prawdy, które czasami też wymaga dopytywań wydających się być nieprzyjemnymi. Pana materiał, poza pana relacją ustną, która jest niezwykła zupełnie, to pana materiał wobec braku wraku, wobec tego, że strona polska, Polacy, my nie dysponujemy jako państwo i polskie służby nie dysponują wrakiem, nie możemy go zbadać. W związku z tym pana relacja filmowa jest w istocie jedynym dokumentem pozwalającym określić, w jakim kształcie jest ten wrak. A co za tym idzie, próbować zdefiniować, co się naprawdę zdarzyło. A pan między innymi filmuje taką
płaszczyznę, pogiętą płaszczyznę blachy. Nie wiem, czy pan sobie zdaje. Kilkakrotnie ją pan pokazuje z kilku miejsc. To jest kadłub. To jest fragment usterzenia, zdaje się, jak dobrze pamiętam. Nie, nie, jeśli pan wróci teraz, to pan zobaczy i pokaże pan to nam jeszcze raz, to pan zobaczy, że to jest blisko 10-metrowej długości kadłub. A dokładniej ta część kadłuba, która jest między ogonem a śródpłaciem, a skrzydłami. To pewnie chodzi o... Zaraz podejdziemy. Otóż on leży w bardzo charakterystycznym kształcie. Czy pan pamięta to, czy tylko możemy wnioskować na podstawie tego, co tutaj jest pokazane? Powiem wymownie na podstawie tego, co zostało. Niestety, pamięć, no niestety, nie, co to dużo nie mówić, minęło trochę czasu od tego nieszczęścia. Dalej. Znaczy, już chyba kojarzę, co pan przewodniczący ma na myśli. Ten element, który wygląda niby jak kokpit. Nie chodzi mi o ogon samolotu, nie. O taki sfalowany, powyginany płat. Dużo dalej. Myślę, że 3 minuty dalej. Właśnie to. I ten fragment pan pokazuje z trzech przynajmniej ujęć. To jest kadłub. To jest ta część kadłuba, która jest po ogonie, między ogonem, ten, który stoi nietknięty, a śródpłaciem, a skrzydłami. Ona tak wygląda. Przyznam się, że nie upierałbym się przy tym. Ale nie musi pan upierać. Tak jest na pewno. Ja nie kwestionuję, tak jest na pewno. Mi chodzi o to, czy pan ma jakąkolwiek osobistą pamięć w obrazu tego fragmentu. Czy możemy, jak mówię, wnioskować tylko na podstawie tego, co tutaj jest? Bo powtarzam jeszcze raz, my nie dysponujemy wrakiem. Polska, oceniając, co się naprawdę zdarzyło, może tak naprawdę posługiwać się zapewne tylko tym zapisem, chyba że jest jakiś zapis służb, prawda, rosyjskich, które to znaczy, był jakiś zapis służb robiły. Rosyjskich, które widać, że jakiś Rosjanin, to całkiem niedawno wyszło, co pokazało. No ale zapewne dają nam tak chętnie jak wrak. Tym bardziej, że połowy wraku nie można znaleźć, gdzieś się zgubiło. Gdyby pan mógł dalej to pokazać, bo to już pan z kilku stron obfotografował. To jest właśnie poszycie. O, nawet właśnie widać, że właśnie tutaj Rosjanie sobie sikają tą wodą, jak tego specjalnie im się do niego nie kończymy śpieszy. I pan potem wraca do tego kadłuba raz jeszcze, tylko z innej strony. Dlaczego pan powiedział, że połowa wraku się zbija? No bo gdzieś właśnie co wyczytałem kilku mądrych takich powodzie, że brakuje dużej części samolotu. O, jesteśmy raz jeszcze tutaj, trochę już bardziej z lewej strony, bardziej centralnie kamera to ujmuje. Prawda? Czyli teoretycznie tam powinny być jakieś szczątki ludzkie. To jest jak mówię, to jest ta część rządku, która się zaczyna od tego kadłuba i idzie do śródpłacia, do skrzydła. Do tak zwanej skrzynki. I jeszcze raz. To moje dzieło, to moja robota, ja reporter. O, i teraz widzimy to jeszcze raz. Widzicie państwo? Muchadicie, no nie uchadził. Ostał się. Więc tyle zostało z całego kadłuba. Gdzie jest reszta? Nie. Nie z tej części kadłuba, która jest między skrzydłami a kokpitem, a przodem samolotu. Ta część kadłuba też ma około 20 metrów. Czyli prawdopodobnie... Ale z części kadłuba między ogonem, który tutaj jest po lewej, widzi pan cały, a skrzydłami. Czyli część kadłuba ma ponad 10 metrów. Zostały z niej te szczątki, które tutaj po prawej widzimy.
Brakuje tej części dziobowej, nazwijmy to ogólnie. Nie, nie, dziobowa to dziobowa. Dziobowa gdzieś jest z przodu, nie dyskutuję. Ja mówię o tej części kadłuba, którą tu widzimy, a która zaczyna się po ogonie, po tym tyle, a kończy się na skrzydłach. Została z niej ta pognieciona blacha. Gdzie jest reszta? Pan nie widział reszty. Co widać na materiale, niestety nie wiem. Dobra. Dziękuję najmocniej. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo, pan poseł Kozak. Ja mam to takie krótkie pytanie. Ale zbliżamy się już do końca, bo... Tak, ale chodzi o te taśmy. Bo mi samochód scholują. O te taśmy, które panu zabrano. Czy pan próbował je odzyskać? No bo jednak zabrano je i może pan drogą oficjalną, skoro tam są bardzo ważne nagrania dotyczące, mogące jakby pokazać, jak to lądowanie było z pana premiera. Także... Czy pan się zwracał i czy pan o tym nagraniu też mówił naszym służbom? Czy one się zwróciły, żeby to odzyskać? Jako bezpośrednio zainteresowany nie zwracałem się do nikogo z taką prośbą, bo na tą sprawę nawet nie wiem do kogo. Druga sprawa, czy prokuratura wojskowa wystąpiła z takim wnioskiem, żeby tą kasetę, nazwijmy to rzuconą na... No nieładnie, nie miał to właśnie określić, na żer, powiedzmy, czy tam na odczepnego. Czy ktoś wystąpił z tej sprawy, żeby ją odzyskać? Też nie mam takiej wiedzy ani informacji, ale wydaje mi się, że występowanie z zapytaniem na temat tej kasety jest bezpodstawne, z dużym prawdopodobieństwem i odnoszę wrażenie, że ta kaseta albo została zniszczona bezpośrednio zaraz po, albo po prostu ktoś ją wyrzucił, bo ją ma i nie chce się do tego przyznać. Panie przewodniczący, też takie... Pan serio myśli, że ktoś ze służb wyrzucił taką kasetę? To bardzo taki jak pogląd... coś parzy, to się wyrzuca. Taki pogląd szczególny, no ale to jest pana sprawa. Ja bym tak zrobił. A ja jeszcze... Ja rozumiem. Ja jeszcze wrócę do tego, do tej kasety, która przepadła z tym nagraniem, z siódmego, którą pan powiedział, że nagrał sobie prywatnie i nikt inny nie nagrał takiego ujęcia. I tak jeszcze zapytam, jak to jest pan prywatnie i pan sądzi, i czy pan wiedział o tym, że żadna telewizja nie byłaby zainteresowana takim dosyć unikatowym jednak nagraniem i ciekawym, bo przecież niejednokrotnie przy tego typu zdarzeniach oficjalnych oglądamy bardzo różne ujęcia lądowań, startów samolotów i one jakby towarzyszą każdej wizycie. A pan tu nagle mówi, że to takie prywatne i co, i nikt... Telewizja się tym nie interesowała? Jedynym tego typu nagraniem? Nie, nie interesowała się. Telewizja wbrew pozorom, może pani coś dziwi, bo przecież pani ma coś na temat do kontaktu z mediami, trochę do doświadczenia i wiedzy. Telewizja wbrew pozorom interesuje się bardzo małą ilością rzeczy, które według mnie powinny się zainteresować. Ale to jest sprawa... A to jest sprawa telewizji. No niestety nie nam, nie mnie, malutkiemu montażyście dochodzić do tego, czy ktoś interesuje się, czy taki psychiczny Wiśniewski latający z kamerą czy z aparatem ma takie czy inne zdjęcia. Ale pan nie proponuje ich? I proszę pani, nie wiem, czy w ogóle mi wypada proponować, chociaż kilka razy, nie będę oszukiwał, udało mi się pewne swoje prywatne materiały dołączyć do relacji, ale to na przykład było... Jak był pogrzeb Ojca Świętego w Watykanie, miałem trochę wolnego czasu, wybrałem się na wycieczkę i poleciałem balonem nad Rzym i zrobiłem panoramę Rzymu właśnie z lotu balonu i to był jeden chyba, czy dwa, nie, dwa, wtedy jak było pożegnanie Ojca Świętego, to dwa kawałki moje prywatne weszły do materiału, choćby z tego względu, że ja tylko ja je miałem. Dziękuję najmocniej, przepraszam bardzo, bo jest pan poseł. Ani wcześniej, ani później pan chciał wyjeżdżać, firma jako taką nie interesuje się. Że ja pani przyznam się szczerze, nawet nie pomyślałam o tym, bo nie powiem, że jestem lysek, chytrusek, chcę wszystko dla siebie. Ale generalnie rzecz biorąc, dla newsów, nie wiem, czy to jest jakieś wyjątkowo ważne, istotne, czy ciekawe. Może tak, trudno mi na temat opiniować. Często je oglądamy w trakcie komentarza i to jest chyba dla ludzi dzisiaj już wychowanych w tej cywilizacji obrazkowej ciekawe. Proszę bardzo, ciekawe, a potrzebne to są dwie różne rzeczy, niestety. Proszę państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu zespołu, że chciał się pan z nami podzielić tymi wyjątkowymi informacjami. Chcę raz jeszcze podkreślić, że dla nas było to niesłychanie użyteczne, że zarówno pana relacja
jako świadka, jak i materiał, który pan udokumentował, ma walor zupełnie unikatowy i tak powinien być traktowany i na pewno będzie przedmiotem wielu, wielu analiz. Przy okazji chciałbym zwrócić się do wszystkich z państwa w Polsce, a także poza Polską, którzy dysponujecie być może tego typu bezpośrednimi relacjami, materiałami dokumentującymi, jak wyglądała katastrofa, o przekazywanie tych materiałów do zespołu. Powtarzam, Polska nie dysponuje wrakiem. Polska nie jest w stanie dokonać rekonstrukcji kształtu tej katastrofy w oparciu o oficjalne dane, ponieważ rząd polski po dzień dzisiejszy nie postarał się, by wrak wrócił do kraju i by polscy specjaliści mogli zrekonstruować rzeczywisty kształt tego dramatycznego, tej tragedii. W związku z tym musimy się posiłkować tego typu relacjami, dokumentami filmowymi, które odzwierciedlają, co naprawdę się wydarzyło. Bardzo proszę, jeśli państwo dysponujecie takimi materiałami, o przekazywanie ich do zespołu, bo są one dla nas w rekonstrukcji wydarzeń niesłychanie ważne. A panu raz jeszcze za trud, wysiłek, zarówno tamten w tym przerażającym momencie, jak i ten, który dzisiaj pan nam przekazał te informacje, serdecznie dziękuję i chcę zapewnić państwa, że będziemy dalej z dziennikarzami i innymi świadkami wydarzeń rozmawiali. Tyle, jeżeli chodzi o tę część. Czy są jeszcze jakieś sprawy związane z posiedzeniem zespołu? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma żadnych kwestii, dziękuję państwu najmocniej. Zamykam dzisiejsze posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Dziękuję bardzo.